Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj skomentujemy dla was meczyk Ofir kontra Hall. Ze mną jest Jarosz Osto, Gwent Team Manager, Gwent Partner naszego zespołu. To jest ostatni pojedynek w pierwszej kolejce. Prowadzimy w tym momencie 5 punktami, więc ten pojedynek nie ma znaczenia o zwycięstwie jakiejkolwiek drużyny, ale mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Zostawcie lajka, suba, komentarz oczywiście i trzymajcie kciuki za swojego faworyta. Tutaj oczywiście widzicie w tym pojedynku dużego trzepotacza. Tak, oraz po stronie Ofiru oczywiście. Tak. I oczywiście wspaniałego, najlepszego Tomcia. Będziemy troszeczkę stronniczy, proszę wybaczyć. Tak. Dobra, Mulligany, Wiedźmin poszedł. Trzepotacza, Portal. No Portal wer jednak no, całkiem fajne tempo może dać, nie? Tak, mam troszeczkę problem techniczny, ale już nadrabiam za tobą. Chociaż ten portal widzę, że został wymieniony. A nie, jest, dobra, nieważne. Nie wiem jak to się stało, że przez chwilę portal mi zniknął, ale jest na ręce trzepotasza. No jest, portal poszedł. Możemy już wrócić do środka? Zaczęcie z portalu, standardówka w sumie na tym deku. Potem jeszcze na 7 wyskoczy. Pytanie co tą maską Uroboxa to będzie chciał odrzucić. Jestem oficerem. Przepraszam za chwileczkę ciszy, miałem chwilowy problem techniczny, ponieważ nie widzę kto jest kim, bo nie pokazało mi się, ale to nasza ukochana platforma, proszę mi wybaczyć. Ona jest odwiecznej fazie alfa, beta, gamma, omega jak margaryna, także tak, poradzę sobie, proszę nie martwić. Kto troszkę śledzi tutaj niektóre komentarze z platformy, to wie, jakie ta właśnie platforma tak, lubi się tak wykrzanić, także oczywiście, dlatego nie widzę ładunków lidera i tak dalej, ale wiem, że u góry ekranu jest duży trzepotacz, bo nie... Na dole jest duży trzepotacz, na skali. Aha, dobrze. Okej, okay, dobrze. Ja mam akurat odwrotnie. A, ty masz odwrotnie, dobra, to nieważne. A nie, dobrze, to już przesunąłem sobie, dobrze, już o, jest okej. Okay. Tak, no jak git, ty widzisz. No i git. Tak, F4 to jest ten, tak. Tak, ja myślę przede wszystkim, że to jest bardzo ciekawy pojedynek z perspektywy tego, co gra tutaj zawodnik Ofiru, bo to jest bardzo ciekawa wiedźmińska talia, tak, która kiedyś była fajna. Oczywiście wiemy o tym, że byli zmieniani niedawno Wiedźmini. No chociażby Berengar, jak nie widzicie, to ma 12 punktów, dawniej miał 9 tak bodajże siły. Tak, ale on ma oczywiście taki minus, że kiedyś można było reagować na to, jak zabrakło Wiedźmina, a teraz no, jeśli przeciwnik zbije innych Wiedźminów, to on się niszczy na początku naszej tury, czyli tak, my nie możemy na to zareagować. To jest taki bufonerw troszeczkę. Więc tutaj oczywiście widzimy, że na natchnionym zapale tutaj mamy dwie karobalisty, dwóch mistrzów oblężeń, więc te punkty powolutku będą się kręcić. Zobaczymy, za chwilkę wyskoczy kolejna jednostka z portalu. Tak, kolejne 7 punktów najprawdopodobniej wyskoczy. Tak. No pamiętajmy, że tutaj bardzo dużo punktów robi Vesemir Mentor na adrenalinie. Trzeba na to zwrócić uwagę. Tak, zgadza się. Ale tutaj też Tomcie ładnie się rozstawię. Dwie karobalisty są rozstawione. Miż oblężeń też. Ładunki za może sobie dawać. Znaczy w sensie ładunki, tak, odnowienie zmniejszać oczywiście. Tak, tutaj oczywiście pamiętajmy również o głównej zmianie, która zaszła w Wiedźminach, czyli o Wiedźminie, który jest obecnie w talii, czyli Geralcie Axie. To jest bardzo ciekawa zmiana, ponieważ on kiedyś resetował jednostkę, a teraz przechwytuje jednostkę o maksymalnej sile równej sojuszniczym Wiedźminom w tym rzędzie. Czyli czysto teoretycznie może być takich Wiedźminów na przykład 8 i on może przechwycić 8-punktową jednostkę, co jest bardzo ciekawe, tylko oczywiście potrzebuje setupu, potrzebuje takiego deku, jaki tutaj mamy i zazwyczaj długiej rundy, żeby to wszystko poustawiać, ale no pamiętajmy, że to wtedy jest bardzo dużo punktów, bardzo, bardzo dużo punktów. Okej, okay. Duma Foltesta już poszła od Tomcia. Tak, Duma Foltesta i jak widać jest przeładowana i jest postawiona oczywiście w tak zwanej załodze. To jeśli są tutaj nowi gracze, to pamiętajcie, że załoga działa wtedy, kiedy mamy dwóch żołnierzy koło naszej jednostki.
No i takich żołnierzy tutaj mamy, w postaci mistrza oblężeń. No, bardzo ciekawe. No i zbite. Bardzo ciekawe. Pozbyte się silnika. Pamiętajmy, że tu jest też Anseis. Anseis, który z natchnionym zapałem ma od razu bicie. Bardzo ciekawe. Ewentualnie nie musi nawet go mieć, bo jest coś takiego na ręce jak inżynier oblężniczy dający zapał jednostce. Tak, tak, tak. Hubert Reik. Też zawsze liderem może dać sobie zapał, no nie? Tak samo z Seldkirkiem, więc tutaj no removale fajne. Tak, oczywiście. Seldkirk jest tutaj Gerhard, Hugebert tak zwany, za cztery użycia rozkazu skróci się stali. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy widzowie pamiętacie, ale dawniej ten Hugebert no robił ładne punkty. Na początku chyba Hawkomingu czy coś takiego. Tak, dokładnie. Jakby to powiedział punkty... pewien. Tak, jakby powiedział to znany TikToker, robił wrażenie. Teraz troszkę mniej robi wrażenie, ale jest dobry w takich taliach skracaczem talii. Tak, tak, tak. Jestem ciekawy, czy Trzepotacz będzie szedł dalej w tą rundę. Raczej musi, bo musi zagrać jeszcze jedną kartę. Chyba chce zagrać Berengara, bo widzę na niego patrzy, ale czekamy, bo no musi zagrać tego Vesemira Mentora, a jeszcze jest za wcześnie, bo pamiętajcie, że Vesemir Mentor działa na adrenalinie 4. Jest on Neuromancja. Cóż ona będzie grana? Mistyfikację zeciekawa. No i następny ruch to Vesemir Mentor. Oczywiście, żeby wzmocnić Wiedźminów. Tak. I to będzie carry over, pamiętajcie, że on daje wtedy wzmocnienie również Wiedźminom w talii. Co jest carry overem na później. Chciał dalej teraz Tomciu grać, bo za bardzo silników nie ma, taka robisz tylko teraz dwa punkty zrobi. Ręka też taka... No nie taka, za najlepsza. Tak, w tym momencie tak naprawdę to nie wiem, czy nie był, wiedząc, że przeciwnik gra Wiedźmina Mentora, to ja uważam, szczerze mówiąc, że to mógłby być dobry pas właśnie w celu albo wymuszenia Wiedźmina Mentora i zejścia na długą rundę, w której nie wiem, czy tutaj Tomciu nie miałby szans, mimo że oczywiście byliby nabustowani ci Wiedźmini, ale zobaczymy, co teraz z desantu wyjmie Tomciu. Okej. Marynarz. Pamiętajmy, że jest tam lojalność, czyli on wzmacnia o 4. Ściąga jedną rządzę krwi. To raczej. To ma tylko znaczenie teraz... obecnie. No właśnie, to ma tylko znaczenie przy ciosie, który jest na ręce, ale to jest rzucony Vesemir Mentor. Właśnie Vesemir swoje punkty tutaj zrobił. I teraz 14 punktów. No to powiem szczerze, że ta ręka u góry potężna. Dwa. Rząd te oleje, jeden kołowrót. Tak, Anseis i inżynier, no ale nawet Anseis tego nie robi. Będzie mógł dobrać Vilaxasa Wygnańca. Inżynier poleciał, okej. Inżynier, no bo tutaj przeładuje karobalistę. I zbije pewnie dwójkę, żeby się pozbyć Wiedźmina. Albo nie. Jednak nie. Oczywiście tutaj nie ma żadnego Igni, bo to tylko jest... Grają oczywiście, chciałbym... Nie powiedzieliśmy tego na początku, oczywiście zawodnicy grają, znają swoje talie, grają przy otwartych taliach, czyli to nie jest zaskoczenie. Wszyscy wiedzą, oponenci wiedzą, czego się spodziewać. Tak, faktycznie o to nie wspomnieliśmy. Tak, no, to jest tak jak na normalnych turniejach zawsze, że mają podgląd na swoje deki. To nie jest tak jak na laderze, że możecie mieć wspaniałe deki, to przede wszystkim na katakumbach ladera tak czasami się dzieje, pamiętajcie, 2350 to ciekawe zagrania. Berengar? Tak, jest Berengar. Mamy w tym momencie 16 punktów do zrobienia u Tomcia. No jest to problematyczne. Tak szczerze mówiąc, ciężko. Ewentualnie jeszcze może przeładować tę karobalistę tym... kołowrotem. Kołowrotem uderzyć za 2. Ale kołowrót wzmacnia o 5, tak? O 5 wzmacnia. Tak, a pamiętajmy, że w perspektywie czasu kołowrót będzie bardzo ważny przy zemście Rafarda, która będzie odpalana później. Tak, no, żeby oczywiście sejdeczek skracać. Tak, bo tu jest jeszcze jeden kołowrót, są praktyki magiczne. 16 punktów to dosyć dużo. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, że tutaj też mamy Hernkaduch, mamy cios, mamy też Leo, który jest dobry tylko w długiej rundzie, jak mamy dużo Wiedźminów. No bo on się wzmacnia za każdego Wiedźmina kontrolowanego. Jest pas. Okej. Wydaje mi się, że słuszny ten pas. Tutaj nie było jak zrobić tych punktów w jednej karcie.
Pomyślmy teraz, czy dobrym zagraniem zawodnika Ofiru będzie granie długiej rundy, czy krótkiej? Szczerze? Wydaje mi się, że ja bym chyba szedł na krótką tymi Wiedźminami. Okej. No bo tutaj jest oczywiście bardzo dużo removalu. Pamiętajmy, że lider Tomcia preferuje to, że na przykład można odpalić Zemstę Rafarda od razu. Nie obawiać się removalu, tylko od razu rzucić Zemstę Rafarda i ją odpalić z lidera, dać jej zapał, tak zwaną zapałkę. Co dużo pomaga, oczywiście, aczkolwiek pamiętajmy, że trzeba mieć do tego brązową jednostkę. Jak widzimy, Tomciu nie ma żadnej brązowej jednostki, czyli Zemsta Rafarda nie robi nic. Nic nie robi, zgadza się. Nic, bo potrzeba brązowej jednostki z ręki. Nie karty brązowej, tylko jednostki. No. Wszystkie brązowe jednostki z 3 zostały w talii. Tak. No, dramat. No ręka niby fajna, bo niby się wydaje, że same goldy ma, tak? Ale no tylko w teorii. Zresztą tylko w teorii, nawet tak. Gdyby Zemsta Rafarda ciągała kartę brązową jakąkolwiek, to i tak tylko raz mógłby ją odpalić, więc też tak, słabo. No to jest, wiesz, konsekwencja tego, że on bardzo dużo brązowych kart zużył w pierwszej rundzie. I to oczywiście było plusem, ale no widzimy, że jest taki, ja bym to powiedział, że to jest taki lekki blitz, taki leciutki blitz w celu sprawdzenia, czy oponent ma dobrą rękę. Jak widzimy, ma bardzo dobrą rękę, oprócz tej Zemsty Rafarda, niefortunnej mocno. Myślę, że tutaj dobrym zagraniem jest Jan Natali z wzbicie właśnie olejem. To jest dobre zagranie. Tak, bo tutaj ten Wiedźmin trochę punktów zrobił. Ty bardziej, pytanie że potem jeszcze byłby lepszy Leo, nie? Tak, pytanie kluczowe brzmi, czy w tym matchupie Lassey będzie kluczowy? Nie sądzę. Też nie sądzę. Tak, zobaczymy. Chociaż wiesz, tutaj z drugiej strony może być high removal podwójny Ansei z Viraxas, jeszcze Seldkirk. No, ciekawostka. To myślę, że będzie bardzo ciekawe, co tu się wydarzy. No pamiętajmy tak, oczywiście też o 13-punktowym Arniolfie po stronie Trzepotacza. No to też jest właśnie jakaś tam przewaga, ale no tutaj na miejscu dużego Trzepotacza bym troszkę jeszcze próbował jakoś pograć, tylko z drugiej strony no tak, no Leo nie na pusty stół nie ma jak zacząć, co nie? No właśnie. Bo oczywiście tutaj wiemy, że jest główne combo Geralt Quen, Wiedźmina Szkoły Niedźwiedzia, tak żeby tarcza zniwelowała te bicie siebie. Mm-hmm. To oczywiście stare combo w tym. O! Okej, okay, ale leci Onero. I co, czyżby Geralt? Tak, jest Geralt. No i co, pewnie zagra Patermistrza. Nie, no Wiedźmin Szkoły Niedźwiedzia. Aha, bo on już miał z tego komba. Okej, okay, sorki, widzowie. Ja myślałem, adrenalina że mam adrenalinę. 4. Tak, właśnie myślałem, że mam adrenalinę 3, dlatego się w szok wrąbałem, jak powiedziałeś, że zagra tego Wiedźmina. Sorry, widzowie, my bad. Przypominamy oczywiście dalej, że Zemsta Rafarda robi całe ogromne 5 punktów. Tak. Ale oczywiście mocarna. Duży Trzepotacz o tym nie wie. My tylko o tym wiemy. My jesteśmy tacy mądrzy, bo widzimy obie ręce. Gdybyśmy my byli po stronie do dużego Trzepotacza, to byśmy grali w strachu wobec Zemsty Rafarda, nie wiedząc, że zgadza jest się, martwa. Zgadza się. Ale teraz co? Myślę, że jeszcze ta próba traf zostanie zagrana do dużego Trzepotacza. Zobaczymy, z jakiej karty wyjdzie w tym momencie. Wyjdzie Viraxas. Nie ma removalu na to. Chociaż ja troszkę nie rozumiem zagrania. Nie rozumiem troszeczkę zagrania tego magicznego kompasu, ponieważ to jest takie. On już ma Fatum. To jest takie skrócenie talii. Trochę takie niezbyt dobre, no bo skracamy talię, ale wyrzucamy dobre też karty. Tak, zgadza się. Ewentualnie wtedy już miał... Popatrzcie widzowie, że Leo był świetny, ale w tamtej rundzie. Axie był świetny, ale w tamtej rundzie. To też nie prawda. Mamy nie mamy Wiedźminów na stole, no. A mogliby być, gdyby były dwa opancerzenia. Dwa opancerzenia leżą w talii. Zakładając zły scenariusz, że magiczny kompas pokaże nam dwa opancerzenia i coś jeszcze, stracimy oba opancerzenia i potencjał Axie będzie dużo słabszy i potencjał Leo też. Okej, okay, jednak pasik poszedł. No 5 punktów to jest oczywiście banalne przebicie kołowrotem. Tutaj tak. Nie ma Heidovera, nie zaskoczy nas. Nie zaskoczy nas, także...
No i w sumie gdyby Trzepotarz zagrał teraz tą próbę traf, to wyciągnąłby najprawdopodobniej jakiś removal od Tomcia. Tak, dokładnie. Trzecia runda na 7 kartach. Myślę, że będzie bardzo ciekawa. Zobaczymy, mamy jeszcze 2 mule z każdej strony. Ale jest brązowa jednostka na ręce. Tak, Tomcia jest. Może będzie znaleziona druga, tylko też trzeba uważać, żeby wtedy desant nie był martwy. Oj tak, właśnie. Sprawdzamy, okay. Czy nie jest martwy. Nie jest martwy, bo jest marynarz Skerak. Zgadza się. Tylko, że jest jeden problem. Znaczy jeszcze Margarita jeżeli... nawet była. Tak, tak, no właśnie, bo gdyby był takim człowiekiem i zagrał zemstę Rafarda i 2 razy dobrał 2 jednostki po ziemia by to by było nieprzyjemne. Bardzo, tak, bardzo nieprzyjemne. Tak, ale teraz jest bardzo dobra ręka. Zemsta Rafarda idzie z liderem. Standardowe zaczęcie, tak, tutaj teraz lider. I oczywiście balista, albo jedna półroga. Tak. Żeby więcej punkcików było. Dobrane praktyki magiczne, no... Zastanawiam się tutaj, czy Gerhard będzie grany na czwórce, na piątce. Myślę, że na czwórce bezpieczne punkty. Ewentualnie jakieś szukanie kołowrotu. Zobaczymy. No ewentualnie, ale też chyba bardziej wstawiłbym czwórkę. Pamiętajmy, że tu nie ma zbytnio removalu. No, no. Opancerzenie są poszło. Może być drugie opancerzenie, jak będzie miał pecha, to nie trafi, ale to naprawdę na 4 karty to chyba 3 zobaczy, to myślę, że znajdzie to opancerzenie pod Leo i pod... Ale ja ogólnie tutaj nie bardzo rozumiem, po co ten kompas jest grany? Nie, to jest bezsensowne, aczkolwiek uważam, że teraz można spróbować poszukać drugiego opancerzenia i w następnym ruchu ukraść mu zemstę Rafarda. Axie. Tak, tak. Ale patrz, właśnie już zagrał wokół tego. On wie, że tam jest Axie, dlatego wzmocnił marynarzem, bardzo sprytnie. I jeszcze zbił kolejny token. Tak, no i teraz po pierwsze tak, Leo będzie słabsze, po drugie już raczej uniemożliwi przejęcie tej zemsty Rafarda. Tak, i popatrzmy sobie też, że jeśli zagra kwatermistrza w pancerz, no to za chwilkę balista zbije jeden token. Za chwilkę będą zagrane praktyki, albo będzie zagrany Gerhard, albo będzie zagrana kolejna balista i oba tokeny w jednej turze zginą. Tak, zgadza się. Prosty dramat. Bardziej, że nawet jak teraz zagra tego kwatermistrza, to i tak jeszcze pozbija ten pancerz najprawdopodobniej u Wiedźminach. No, chyba, właśnie za chwilkę to tak. Chyba, że zostanie uruchomiony uruchomiona lokalizacja, żeby jeden token obronić, ale to bez sensu. Oba tokeny giną w tym momencie, bo będzie rzucona druga balista naprzód. Tak, tak, bo tutaj... Ewentualnie setki, tylko nie ma, raczej nie ma sensu czekać na drugi raz odpalenie tej zemsty Rafarda. Chyba, że będzie Seldkirk, bo widzimy, że Tom cię podświetla tak, sobie. Tak, podświetla Seldkirka, no, ale nie wiem, czy tej balisty teraz by nie zagrał, faktycznie zbił ten drugi token. Tak. Seldkirk jest... zawsze zrobi swoje value. Ja już wiem, dlaczego balista jest trzymana, bo jak widzisz, jeszcze są 3 odnowienia, oznacza, że on chce jeszcze raz odpalić zemstę Rafarda. Mhm. Czyli będzie balista trzymana. No, te praktyki magiczne takie niezbyt w tej rundzie. Nie ma co ukrywać. Nie ma za bardzo targetu, czyli można tak rzucić. Ale właśnie ja nie wiem, czy czekałbym z tą balistą. No już widzę, że je wzmacnia. Czekamy za wzmocnienie. Wrzący olej, kołowrót, Margarita. Ta Margarita też jest jakaś wybitna. Tak, ale oczywiście widzimy, że tutaj Greedy gra Tomciu. Bardzo, bardzo rozsądnie, bo będzie wzmacniał albo Anseisa, albo Seldkirka, żeby mieć lepszy pojedynek. Tak, tak, zgadza się. No nie czarujmy się, szanujemy no tutaj na pewno będzie albo Seldkirk, albo Anseis. No i na tej kart będzie czekała na Leo. Tak, ale chcielibyśmy... Może się nie doczekać. Tak. Chcielibyśmy powiedzieć przede wszystkim, że no teraz jest na przykład dobry moment na przejęcie balisty Axie, uważam. Bardzo rozsądny moment, ale czy to coś zmieni? Nie sądzę. Tyle zmieni, czy że przeżyje mu trochę dłużej ten tokenik jeden. Tyle to zmienia. No dokładnie, ale uważam, że to jest... Okej, okay, no zagrał. Pomyślał, ale no popatrzmy na rękę jednego i drugiego gracza. No niestety, no... Arytmetyka w gwincie jest dosyć bezlitosna i patrząc realnie, nawet to, że ma 13-punktową jednostkę jeszcze z lidera Trzepotacz, no będzie ciężko, ponieważ taki Seldkirk wchodzi teraz na sucho. Wchodzi zapał, zbija silnik. Tak, jest silniczek usunięty.
Przypomnijmy, że jeszcze będzie miał wzmocnienie Ansei z marynarza. No ciężko, nie czarujmy się. Jeszcze odpalona zostanie zemsta Rafarda. No i teraz co, próba traw na jedynkę czy Wiedźmin? W sensie nie Leo, tylko oczywiście chodzi mi o Wiedźmina Szkoły Niedźwiedzia. Oczywiście. A cóż innego by mogło chodzić? Wiadomo, że chodzi o to. No wiadomo, że to robi 12 punktów za granie, bo zmieni siłę jednostki na 13, ale to tylko na to czeka Anseis na przykład. Tak, to też prawda. Może nawet Greedy zagrać Gerharta, no bo on nie ma removalu na to, on nie ma na to żadnego tylko removalu. Z drugiej strony Anseis i tak zrobi swoje value, bo albo trafi w tego Wiedźmina z próby traw, albo ewentualnie w Leo. Tak, został zagrany Wiedźmin Szkoły Niedźwiedzia, zbijając zemstę Rafarda, bo widzę, że oponent tutaj spodziewa się tego, że on będzie użyty jeszcze raz, ale prawdopodobnie... O, co, kliknie Gerharta? Może poczekać turę, myślę, jeszcze, ale zobaczymy. Nie, bo on to oczywiście wie, co tutaj jest. Tutaj odpowiedzi nie ma żadnej na Gerharta. W sensie ma odpowiedź teraz próbą traf na zemstę Rafarda, bo może w nią rzucić próbę traf i ona zginie. To prawda, na zemstę Rafarda nie, właśnie, już nie dlatego ma. Już nie ma. Tak, a tutaj nie ma szans niestety. No, przy całym szacunku dla zawodnika Ofiru, no... Tak. 95... Tutaj tak zwane rozłączenie internetu tylko mogłoby pozwolić na wygraną. Zgadza się. W tym momencie zemsta Rafarda jest odpalana. Wyciągamy sobie balistę, dobieramy kartę. Balistę raczej. No, w sumie jeszcze nawet blok. Na tył może zagrać. Tutaj bez różnicy, czy na przód, czy na tył. No, jest taka różnica, że będą tokeny dalej zbijane, myślę. A ten blok już jest bezużyteczny. Ale teraz bo nie zauważ, że jak trafi w ten token, to daje punkty lepsze na próbie traf. No, daje właśnie, jak widzisz, ale to nic nie zmienia. Teraz oczywiście Anseis jeszcze będzie pewnie szukane. Aj, no ciężko będzie. Ciężko będzie, żeby tutaj trzepotać. No bo zwyczajnie, literalnie jest mniej punktów. No tak. Myślę, że będziemy tutaj jeszcze czekać. Okej, leci Anseisik. No i Anseis tutaj w Leo. O! Praktyki no to ładnie. Można jeszcze zagrać. Można jeszcze praktyki zagrać. Można. I dać... Oj, to jest no to ładne. Oj, no tutaj są czyste punkty, można zagrać sobie teraz już tę próbę traf w jedyneczkę oczywiście. Tutaj, że tak już powiem, to szkoda sensu. No, pamiętajmy, że to jest jeszcze... dużego szepotacza, ale nie ma jak. 13-punktowa jednostka. Jest Margarita, która nie ma znaczenia. Ale z drugiej strony teraz tak też sobie myślę, że póki nie było jeszcze rozstawionego wtedy balisty u Tomcia, czy nie lepiej zagrać, bo ten kompas faktycznie wcześniej w opancerzenie, żeby trochę jeszcze mieć więcej punktów na Wiedźminach, w sensie na Leo. No właśnie, bo zobacz jaki to jest fatalny... Fatalny kompas, dokładnie. No tutaj ej, 6 punktów bierzesz, no chyba najsensowniej. No. Fatalnie to wygląda niestety, szkoda. Szkoda, bo gdyby ten kompas w tym deku tak działał, że się odcedzamy do końca, to można by tutaj naprawdę dużo dobrych zagrań zrobić. Niestety tak, ten kompas nie ma sensu. Po prostu jedna karta mniej w deku była. Oczywiście wiemy, że tutaj umówili się panowie na takie bardziej mniej metowe talie, ale no niestety zabrakło troszeczkę punktów Trzepotaczowi. Tak, zgadza się. Na czym ubolewamy oczywiście obaj, bo jesteśmy zawsze szukamy dobrych zagrań i tym podobne, więc no tutaj wierzymy, totalnie nie rozumiem, czy ten kompas był. No niby jest to jakaś forma odchudzania, ale no jak widzieliście widzowie, no ten kompas... Zero zrobił punktów tak naprawdę. No odsadził z deku, ale no chyba na R4. W R4 jakby był, to już byłoby super, no tak, ale niestety tak. Nie jest. Na R4 było, kompas zrobiłby value jakiś, tak, to prawda. Jak już tutaj widzimy, że dostajemy za zaproszenie, platforma turniejowa nas zaskakuje i działa fantastycznie. Jak zawsze oczywiście, nigdy ona nas nie zawiodła, zwłaszcza jak odpalaliśmy turniej, także polecamy. Nie, ja ogólnie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek platforma jakoś się wykrzaczyła, czy nie działała. Nigdy w życiu. Najlepsza platforma turniejowa, polecamy platformę sportową do Gwinta.
Tak, ja bym też chciał też jakiś turniej sobie zrobić, czy sobie pograć, to jak najbardziej polecamy, zachęcamy. Oczekując na drugi mecz, którym oczywiście Tomciu będzie zaczynał, chciałbym powiedzieć, że w najbliższym czasie będziemy świadkami revealu kart i będę miał tą przyjemność pokazywać jedną z kart, także zapraszam na mojego Twittera. Słuchajcie, Jarosze 100 na Twitterze i tam na pewno znajdziecie w najbliższym czasie tweet o nowej karcie. Oczywiście, powiedzieć. Oczywiście linki będą w opisie, także nie musicie nigdzie szukać, wszystko będzie. Tak, wszystko będzie. Nie tylko oczywiście ja, ale też na przykład Walker z naszego zespołu. Będziemy pokazywać te karty. Mamy nadzieję, że Agroen niedługo też będzie pokazywał karty. Trzymajcie za niego kciuki, róbcie dużą aktywność, więc mamy nadzieję, że on da radę. Tak, pamiętajcie, wszystko zależy od was. Tak, wracając do tego, co widzimy, że jest pojedynek nawałnicy ciosów kontra precyzyjne uderzenie. U góry ekranu, z mojej perspektywy, widzimy to, że duży trzepotacz ma przepiękną talię z bombami, tymi nowymi kundlami ze spali, nowymi saperami. Madokiem, Alzurem. Wydaje mi się, że z tych wszystkich talii to tutaj chyba najmocniejszy deczek teraz duży trzepotacz wziął. Tak, a Tomciu ma tutaj na przykład Róg Dowódcy, ma Erondajta, ma tą Róg nową... Dowódcy bardzo fajnie działa. Tak, to jest taka bardziej meta, bym powiedział, oprócz tej jednookiej baśki, która została zmieniona ostatnio, ona ma... Takie bardzo ciekawe, w sensie dobiera jednostki z więzią, pozwala zagrać jeszcze raz jednostkę z więzią, także... Tak. Dlatego tutaj fajnie to może działać, bo już stawi sobie małą hafru sobie odpali, ona tam rzeczywiście się obije i zagra sobie jeszcze raz. Tak, oczywiście tutaj mamy też na przykład Hilmaran Krayt, który idzie po ciebie. Tutaj mamy też magiczny kompas, mamy miecz, myślę, że grzyb, także to... Tutaj na pewno będzie kompas użyty w bardzo dobry sposób i wtedy no tak, tutaj jest tyle odchodzenia, że to kompas na pewno zrobi w swoje punkty. No i popatrzmy na to, że gdyby teraz zaklinaczka wchodziła, oczywiście ja uważam, że ona będzie zbita, bo ona nie może przeżyć. Uważam, tutaj musi być zbita jak najbardziej. Szkoda na przykład, że koral tutaj nie ma, bo wtedy automatycznie udałoby się zbić razem z maską Uroborosa, tak? Tak. A tak, bo... jest teraz dylemat, okej, jednak wojownik, też bym tak zagrał. Lidera szkoda. Musimy troszeczkę marnować wojownika z Brockwar. Oczywiście nie mamy kontry na Madoka. Nie mamy, no w sensie nie mamy, no. Tym Alzurem też można go odpalić automatycznie, jeśli ustawimy te magiczne kule na cmentarzu w taki sposób. Oczywiście to jest randomowe, no bo może ci wyskoczyć jednostka o wysokiej prowizji, która ma bardzo niską siłę, bo dużo robi na rozmieszczeniu. Pamiętajmy o tym, to jest wszystko losowe. Czarodziejka z Dolbladana, bardzo groźna karta, która kiedyś była strasznie OP. Została znerfiona, jak dobrze pamiętam, do 6 prowizji, 4 siły, 6 prowizji. Teraz już są inne karty takie, na które ludzie narzekają. No, ale wiemy jak jest. Myślę, że teraz logicznym zagraniem jest zagranie Łowcy Brockwar, żeby obić tą czarodziejkę, żeby ona nie mogła być... Ewentualnie jeszcze zawsze może ci sobie Berserkera. Na tak, to samo wyjdzie. A jak widzimy, no, duży trzepotaż na ręce nie ma żadnej kart, które by tą czarodziejkę wzmacniały, dlatego ona nie zostanie tutaj uruchomiona. Tak, dokładnie. Pamiętajmy też o tym, że kundle ze spali, skoro one są w pojedynczej wersji, no to musimy odrzucić złotą kartę. Jedyną złotą kartą jest kaganiec. Ale tej małej hafry to nie rozumiem tego zagrania. To jest dziwne zagranie, bo uważam, że należało zagrać Łowcę Brockwar, a później skombić na przykład z małą hafrą, która jest bestią i odnowić jeszcze rozkaz. No dziwne. Tak, to jest. Dokładnie. Nie rozumiem, dlaczego pozwolił zagrać kompletnie... Tutaj też są punkty, zobacz. Bo na przykład, gdyby on nie zbił, wiemy, że zbije tą małą hafru, no to wtedy można by na przykład odpalić ten rozkaz baśki i jeszcze raz zagrać tą małą hafru, bo jest jednostką z więzią. Tak, oczywiście zgadza się. On musi ją zbić, no bo to jest logiczne. To jest oczywiście logiczne, żeby tą jednostkę... Tak, i tak właśnie robi. Pamiętajmy, że tutaj...
Tak, jeśli ktoś przegapił niedawny patch, to oczywiście Saper jest zmieniony w taki sposób, że na barykadzie, gdy zagrywamy bombę, zadaje jeden punkt obrażeń losowej wrogiej jednostce. Jest taki deczek na Nilfgaardzie, w którym gramy podwójnego Madoka i wtedy to jest naprawdę bailando, jak odpalimy bardzo dużo saperów, podwójnego Madoka, nie trafimy na kontrolę, która nam to wszystko zablokuje i zabije, wtedy jest bardzo dużo, to nie czarujmy się. I uważam, że ten łowca z Brokwar jest bardzo spóźniony, bo w tym momencie no nie ma nawet jak zbić tej barykady na saperze. To jest tak, problem, tak. Uważam. Popatrzmy też na to, że ta Birna jest taka dosyć problematyczna, bo no, może użyć tej maski Uroborosa, żeby odrzucić harcowników. Problemem jest brak Koral, problemem jest brak Heidavera, którego byśmy wyciągnęli. To nie jest taka łatwa ręka, jak się wydaje, uważam. Zgadza się. Może mieć bardzo duży problem za chwilkę Tomciu, bo jak się rozpędzi oponent i zacznie rzucać te wszystkie goldy, popatrzmy na to, że saperem, rzucając bombę, duży trzepotacz dobrał drugi egzemplarz kundli ze spali. Co oznacza, że jeśli jedne kundle ze spali przeżyją, to wtedy te drugie nie muszą odrzucać złotej karty, a wzmocnią się i tak o 4. Więc to jest bardzo ciekawe zagranie. Pierwszy brick. No ale umówmy się, no w tym deku to trudno się nie zbrickować, to trzeba być zdolnym. Oj tak, trzeba być naprawdę to prawda. Zdolnym, żeby tego nie zbrickować. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Mamy nadzieję, że będzie ciekawie. No musi Tomciu zacząć robić punkty, bo za chwilkę zrobi się problem, proszę państwa. Tutaj też oczywiście wiemy o tym, że no, te rzucanie Madoka w pierwszy rząd jest takie dosyć problematyczne, bo to są dwa punkty pancerza. Myślę, że też trzepotacz czeka, aż Tomciu uruchomi maskę Uroborosa. Tak, albo To jest bardzo rozsądne zagranie. To jest bardzo dobre zagranie, zgadza się. Aczkolwiek, niestety uderzyło w Madoka i można bardzo łatwo wyrzucić tą czwórkę, na przykład rzucając w tym momencie północny wiatr, aczkolwiek północny wiatr może być w tym deku użyty na inne rzeczy, oczywiście, więc... No, a tutaj akurat była bardzo mała szansa, że Berserker uderzy dobrze, bo był albo Madok, albo dwie karty z pancerzem. No właśnie. No, oczywiście wiesz, no, zbijanie barykady na tych saperach też daje później plusy. Tak, tak, ale tutaj spojrzysz sobie na rękę, no to nie bardzo miałby jak to zrobić. Ewentualnie mało hafru jakby trafiła, albo ewentualnie lider, tylko lider nie trafia w barykadę, tylko omija, tak? Pancerz. Tak. Tak, uważam, że Tomcio już musi zacząć odrzucać jednostki, bo są kundle ze spali. No to i to ładne punkty, 8 punkcików. Za chwilkę... to jest ciekawe, tylko nie ma trochę setupu, nie ma tych... Nie dobrał trzepotat żadnych z tych kulek, które są później bardzo potrzebne. Nawet nie dobrał, wiesz, nie dobrał Simlasa w kulki, nie dobrał Neuromancy. To tak, bardzo tak. Ważne, bo jeśli się dobierze odpowiednią kombinację, to z tymi kulami można naprawdę grać w jednej turze, można odpalić Azura obie całego. Kule. Znaczy, no, tak, prawie całego. Tak, i można odpalić. Wiem, że niektórzy na przykład grają też Saovedina. To jest taka karta, która powraca i zmęża. Tak, ona wzmacnia za 5 punktów, a później wraca jako 3 punkty siły, tak? Dobrze mówię? Tak, ale możliwe, że trzepotacz uznał, że ta karta nie jest zbyt potrzebna, więc jej nie... Nie, tak, to odrzuca... jest taka karta bez szału, bez szału. Tak, to odrzucanie takie średnie bym powiedział mocno, niestety. No niedobrana koral boli. Bardzo boli tutaj. Na rydem bym się bardzo przydała. Nie może za bardzo zagrać Skalda. Nie jest tutaj w tym deku też grane jest obejrzenie talii. No bo trochę w ciemno musiałby to zagrać. Mm-hmm. Kurczę, to okay, jest też właśnie... Okej, okay. Jeszcze czarodziejka, teraz leci wojownik. Tak, no myślę, że wojownik jest dobrym zagraniem i pamiętajmy, że tutaj już na mieczu jest 6 punktów, za chwilkę będzie 7, więc w perspektywie czasu też on swoje punkty zrobi. Wiemy o tym, że zawodnik Ofiru nie ma kontroli cmentarza, nie ma żadnej wiewiórki, czyli on mu nie wyrzuci tego miecza. Tak, tutaj nie ma co się obawiać właśnie o mieczyk, może grać go swobodnie. No właśnie, tylko że popatrzmy na rękę. Tak naprawdę trzepotacz jeszcze może zagrać jedne kundle. Z pali. I to tak, jest tyle, 8. Co może zagrać.
Zwłaszcza, że się zaciągnął. Gdyby się nie zaciągnął, to mógłby próbować tym liderem. Tak, tak. Bo nawet teraz zagra bombę, wyskoczy ten Madok, co prawda saperzy też zrobią jakieś punkty, ale tak to będzie ciągle za mało. Myślę, że kundle ze spali mogą być rzucone bez konsekwencji, absolutnie tak, żadnych. Tak, tak, teraz na spokojnie może i zagrać. Mhm. Tak. Tylko, że bo jak zagra teraz kundle ze spali... Przebije, bo rzuci na przykład północny wiatr, okay. Dwa razy uderzy... Miejmy nadzieję, że nie w pancerz. A w razie czego, jakby źle uderzyło w pancerz, to zawsze można sobie troszkę liderem pomóc. Można, więc ten pas, że można. Ten pas jest dobry dla Tomcia, ale wiesz, on się obawia tego komba z tymi kulami, Simlasem i całym tym kombem, który jest bardzo groźny z Alzurem. To jest bardzo duży problem. I jeszcze przypomnijmy, że tu jest Harald Gord, który przy tych wszystkich... Tak, przy specjalach będzie może... się wzmacniał ładnie. No, tu jest jeszcze gąbczasty grzyb, który da oczywiście dodatkowe karty. Tak, tak. W tym momencie Harald ma 3 punkty wzmacniania na sobie. Może spokojnie zagrać. Uważam, że spokojnie może zagrać północny wiatr w razie czego, jeśli spasuje Tomciu. Tomcia ewidentnie myśli nad pasem i ten pas jest. Tak, jest pas. No i północny wiatr. Teraz jedynie co to bomba, bo nic innego punktów tutaj nie robi. No musi rzucić bombę. Tak. No prosta matematyka. Rzucając północny wiatr, tracimy 4 punkty. Tutaj jest 3 obicie. Oj, trafiło w pancerz, niestety. I w tym momencie musi pójść do końca lider, albo musi zejść 2 karty w dół. Ale lider jest słabiutki, bo ma driadę na ręce. Oj, oj, oj. Oj. Oj, oj, oj. Oj. Poszedł ten lider. Pokazał liderem, pokazał teraz, że się zaciągnął swoją tak, drogą. Tak, tak. Chociaż z perspektywy czasu, pamiętajmy o tym, że jeśli on dobierze całe combo, a zakładając, że oponent nie miałby kontroli, no tutaj jest ta kontrola postaci lidera i postaci miecza, no to jest okay. Całkiem okej. Okay. No, Morgwart fajny. Dwa muligany ma bardzo proste, uważam, zawodniku góry Ekra. Oj, 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 oj. O kurde. Oj, no teraz jest lepiej, ale... Ale i tak łudzenie... Driada została na ręce. Powiem szczerze, przecież ta Elfia Prorokini ginie z samego lidera, bo on ma 4 tak, punkty obrażeń punkty z jednego ataku. Ładu. To bez sensu jest. Zgadza musi się. Musi pas. Bo jeśli to będzie blidował, to wszystko to zginie. Tak, a Tomcio jeszcze się odchudzi teraz na tym pasie. I jeszcze jakby dobrał na przykład o, drugiego konia, co to by było fantastyczne. No naprawdę? Lider instant. Insta lider, no. No instant lider leci. No musisz tak zagrać. Tak, no tak można. O, jeszcze ten, koral. No i insta lider. No i jest lider, dobra. No i teraz są problemy. Myślę, że teraz będzie rzucona dwójeczka, żeby rzucić tak byle jak i trochę pociągnąć za karty. Tylko nie wiem, czy to jest dobra taktyka kompletnie. Dla mnie to nie jest jakaś dobra taktyka. Nie, nie, dla mnie też to nie jest dobra taktyka. Popatrzmy na to też, że to jest takie ale zagranie... Ale no, nie ma innego zagrania, no bo co, kaganiec w czwórkę bez sensu, dwójka jedynie. Oho, będzie grany Simlas. Okej, okay, jednak Simlas. Simlas, no Simlas dobra. Kula. No czyli tutaj przygotowuje sobie prosto Alzura na R3. Tak, no tylko musi go dobrać. To jest prawda, musi go dobrać. Pamiętajmy, że jeszcze 6 kart. No słuchaj, 6 kart, czyli dostanie 3 karty i są 2 mule. Jest szansa, że zostanie na dnie tani. No gdyby nie ta driada, to miałby teraz 5 kart, tak? Tak, miałby idealnie wszystko. No, to są konsekwencje. Okej. Okay. To oczywiście ginie. No i teraz jest pas. Nie no, ja bym rzucał chyba, jeszcze że, tą dwójkę, bo chyba, on jest bez okay. sensu. Ale oj. Nie, no jednak jest pas. Nie, bo tutaj... Nie, w sumie... Zależy, czy będą dobrane za chwilkę konie, ale gdyby, myślę, rzucił, że... gdyby rzucił nawet ten trzepotaż teraz z dwójeczkę, to raczej tą cię rzuciłby Arundaita, wydaje mi się. Aha, dwójkę. No to bez sensu. Tak, no ręka jest bardzo dobra, nie czarujmy się. Ręka jest bardzo do... O. Ojej, oj. No konia musi znaleźć, ja bym szukał konia drugiego, na tak. wszelki wypadek. Konik by się przydał. No... Okej, okay, no jest, jest Alzurek, jedna bomba. Ewentualnie znaleźć kompas. To też nie byłoby głupie, bo wtedy... Byłaby szansa, odrzucając koral Morkwarga, żeby dobrać tego konia.
Tak, 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 zgadza się. I wtedy się odsadzamy tak naprawdę do ostatniej karty. Mhm. Okej, wyrzucił tak. Okay, dobra, no jest kompas. Jest kompas. Jest szansa, że dobierze, a jak nie dobierze, no to będzie smutno. No, będzie smutno, ale będzie. Zawsze chociaż ma pewność to, że kompas wejdzie. No, prosta jest sprawa, no trzeba mieć po prostu mulligan na karty, które będą... Najważniejsze, żeby mieć mulligan na Alzura. Ale pamiętajmy o tym, że można ustawić najpierw grzyba, żeby on nie mógł skontrować tego Alzura. Pamiętajmy, że tutaj kluczowym zagraniem jest ustawienie w taki sposób grzyba, żeby odpalić od razu po zagraniu Alzura grzyba i odpalenia całego tych komba z kulami, żeby odpalić od razu cały licznik Alzura. Mhm. To jest dosyć trudne technicznie. Trzeba zgadza teraz odrzucić się. jakąś no złotą albo, kartę. Albo Gord, albo Kaganiec. Oneiro? Oneiromancja, ale dobrze trafił. Całkiem nie najgorzej, bo dobro prorokini. O, dobrany koń, to bardzo dobrze. Tak. No to tu bardzo ładne punkty zaraz będą. Tak. A, no tak, bo przecież on jeszcze miał na ręce, znaczy w talii obronie i północny ten, okej. Okay. Tak, no teraz to oczywiście... Oneiro nie była złym wyborem tutaj. Teraz oczywiście removal musi pójść na Elfią Prorokinie. Ewentualnie można próbować ją wzmocnić, ale my wiemy oczywiście, że tu jest od razu high removal na Hironexie, nawet na mieczu. Miecz robi 13 punktów. I coraz więcej będzie robił. Tak, coraz więcej, bo tutaj tego tempa tak szybko, duży trzepotażnik nie odrobi sobie. Rysowa. Wyciągamy Madoka, mi się na przykład... Oj, ale zobacz to, że on Madok poszedł. Hmm. Ten Madok tutaj punktu za dużo to nie zrobi. No Madok nie współpracuje. No nie, ewidentnie nie współpracuje, no. Słuchaj, tak naprawdę teraz można rzucić róg dowódcy, bo on robi bardzo fajne punkty, to jest super ustawienie, prawie maksymalne. Prawie maksymalne, tak. Gdyby ten Morwar był trochę... Ale... Oj, nie wiem, ale... troszkę nie za okay. Szybkie to było zagranie, bo nie wiem, powinien się spodziewać, że musi mieć removal na prorokinią i... Mógł, ale no tutaj też ten ruch dowódcy chciał już sobie ustawić, tak optymalnie, no, maksymalnie, nie? Maksymalnie, totalnie, fantastycznie. Tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak, jak widzimy, komentuję tutaj z młodzieżą. Młodzież używa fantastycznych słów, wiecie, no. Ja nie nadążam już jako człowiek starszej daty, no. Już za chwilkę 30 na karku, no wiecie jak jest. Oj tam. Tak, tutaj magiczne kule są odpalane, tak jak powiedziałem. O, kombo odpalane. Szczurołaczek. No, podgonił punktami, ale to... nie daje zbytnio dużo. Ja bym teraz użył miecza właśnie, żeby nie odpalić kolejnego komba. Został odpalony miecz niszczący Alzura, bo miał jeszcze jeden licznik. Ale kurde, on zagrał już wszystkie kule, no więc po co ta... Więc po co ta... Tak, dokładnie. Trzeba było zbejtować removal. No bez sensu, niestety sensu, będzie całkowicie. Bardzo trudno. Elfia Prorokini jest martwa. To teraz jest, wiesz, taki bait na removal, szukanie jakiegoś removalu. No tak, zgadza się. Teraz albo poleci pod gąbczastym, albo już róg dowódcy, wydaje mi się. Tak, róg dowódcy zagrany. No, myślę, że tutaj można na przykład zagrać chamsko Kambi w następnej rundzie, hehe. I skończyć grę w nieprzyjemny sposób, ale myślę, że Tomciu tutaj będzie miłym człowiekiem i tak nie zrobi. Okej, kaganie sobie poszedł. Ale tutaj zobacz, że logicznym zagraniem jest zagranie teraz na przykład Morkwarga, wzbicie tego szczurołaka do 5 punktów. Teraz logicznym zagraniem jest zagranie Kambi. Nie, teraz jest zagranie Hima, żeby zamienić dwójkę na jedynkę. Ja tu mówię, to jest fantastyczne zagranie. O, Kambi, jest no, Kambi. No. Przyjemny człowiek, widać z holu. Rzucił kurczaka na koniec. Tak jest, jest złoty kurczaczek. Dobrze, proszę państwa, jaki mamy wynik? Czy jesteście czujni, jak my? Oczywiście, że jesteście czujni. Tutaj sami tylko czujni gracze, czyli jest 2-0 dla tak zawodnika holu. Proszę oczywiście państwa. Też nie powiedzieliśmy, że ale to jest forum, było 5 oczywiście, czyli mamy 3 zwycięstw.
Tak, ale chcielibyśmy, tak, jeszcze dodamy oczywiście, że zostały zbanowane talie nilfgaardzkie. Myślę, że to dla nikogo będącego troszeczkę dłużej w Gwincie nie jest żadną tajemnicą, że dla wielu ludzi frakcja Nilfgaardu jest mało lubianą frakcją, zwłaszcza jak jest tierze 1, to już w ogóle, to już w ogóle nie gramy. Zgadza się. Pojedynek numer 3. W tym momencie została zawodnikowi Holu wyłącznie jedna talia. Tak, zgadza się. A duży trzepotacz ma dalej 3 do wyboru. Mm-hmm. A ta talia, która została Tomciowi, to Mahakam Forge, czyli Mahakamska Kuźnia. Ale czyli co ciekawe, jest to Mahakamska Kuźnia, ale jednak z Nekerem. Tak. Dokładnie, to nie jest taki klasyczne krasnale, które pewnie znacie. Tutaj na przykład Munro, Zoltana czy Brovera nie zobaczymy, bo oczywiście prowizja za wysoka. Tak, i pomyślmy sobie, co będzie dobrą talią, co z perspektywy zaczynającego teraz zawodnika Ofiru byśmy wzięli, wiedząc, że gramy na krasnale. Jestem ciekawy, w co pójdzie zawodnik Ofiru, bo ma trzy... Chyba, że chce nam pokazać wszystkie trzy talie, to wybierze teraz talię monsterów. No właśnie, niekoniecznie. O, nie widzę znowu nazw zawodników. Bugi graficzne, fantastyczne. Wiem, że duży trzepota to zaczyna. Tak, zaczyna i gra sobie z Keigę. Tak. Czyli zobaczymy znowu Wiedźminów w talii, A tam widzimy na przykład zakazany rytuał, tam widzimy konie. To jest ciekawy deck, myślę. No oczywiście standardowo, jak ostatnimi czasy jest Oten Necker, no tak samo pojawia się również i Hironex i Jednorożec. Ale powiem szczerze, tam jest u góry ekranu, z mojej perspektywy, jest bardzo mocna ręka u Tomcia, bardzo mocna ręka, zgadza się. Nie wiem, czy nawet nie za mocna jak na R1. A w sensie uważam, że na spokoju może zawodnik Holu w tym momencie ograć zawodnika 3 z Ofiru no, na równych. Tak, zgadza się. Tutaj bardzo ładny portal. No chyba, że zdąży uciec w trzech kartach, bo tutaj oczywiście popatrzmy, no trzeba rozstawić silniki, zanim postawimy za chwilkę Xaviera jako silnik, no właśnie. Tak, jak Xavierek, no. Zanim porozstawiamy karty, no to troszeczkę zejdzie czasu. Pamiętajmy, że też na wysokiego, na przykład Leo, mamy high removal w postaci rytuału. To też jest dosyć dużo. Tutaj mamy na przykład Iris Upiór, która przy pancerzu, który w krasnalach potrafi, nie wiem, 15 zrobić, może tak, zrobić tutaj, na przykład... Tutaj mamy lidera, który daje nam pancerz. To też może fajnie ewentualnie działać potencjalnie Zoltanem, który też, oczywiście Zoltan Chiwai, który na początek już ma 5 punktów pancerza, więc to jest dużo, bardzo dużo. Dokładnie, tutaj mamy też Ciri, mamy też zbrojownię jako lokalizację z wytrzymałością, która daje swoje punkty. Mamy miecz też szamotna. Też a propos portalu, szanuję zawodnika duży trzepota, że gra tutaj sobie portal, bo portal ostatni raz nie wiem kiedy widziałem tak naprawdę w Gwincie. Jeszcze dawniej jak grało się go na Nilfgaard z asymilacją. Tak, dokładnie, albo na przykład kiedyś się grało go w Ardalu 6, który promował zawodnik. Tak. Ibas, pozdrawiamy Ibas, jeśli nas oglądasz. Myślę, że to ten portal został w pewnym czasie strasznie pokrzywdzony. Tak, właśnie głównie przez te zmiany asymilacji na Nilfgaardzie, gdzie tam dostały te karty 5 punktów prowizji, a nie 4 i ten portal już tych kart nie wyciąga po prostu. Więc to jest taki główny problem. Tak, nie czarujmy się, no w tym momencie jest problem tego typu, że ten portal ma 12 prowizji i no próbowano tutaj widzę coś z nim zrobić, ale to jest dalej absolutnie niszowa karta. Tak, zgadza się. Niszowa. No nie możemy nic z tym zrobić więcej. Zobaczymy. Został troszeczkę obity pancerz na Xavierze, dzięki czemu silnik na momencik się zatrzymał. Tak, tu już jest wielki wóz rozstawiony, więc zaraz tutaj będzie pancerz dawany. No jest to ewentualnie odpowiedź postaci Gra Skorpiona. Można ewentualnie to zagrać, ale chyba wolimy czekać na jakieś inne karty. Tak. Niebieski podejmuje decyzję. Co pokazuje, że robimy spam Wiedźminów. Tak jest.
Okej, okay, no to oczywiście jest proste granie, bo tutaj musimy grać do momentu, w którym zagramy Wesemira Mentora na Adrenalinie 4. Tak, w sumie to wtedy jest, możemy to jest smakować. Kluczowe, żeby go zagrać to nawet właśnie w R1, żeby też karty w talii nastakowane już były. Tutaj jednym punkcikiem wzmocnienia, oczywiście karty Wiedźminów. Mhm. Teraz mamy dwa silniki po stronie Tomcia. Dwa silniki, tak, które tak pracują. Pamiętajmy, że on tak naprawdę straceniec może zbijać pancerz, czyli tak naprawdę nie będzie robił punktów, jeśli będzie miał pecha zawodnik holu. Mhm, zgadza się. To jest trzy karty z pancerzem, to faktycznie ten straceniec może być po tych pancerzach. No właśnie, zobaczymy, czy tak. Z drugiej strony też straceniec przez ten krasnoludzki wóz bojowy będzie bił cały czas tak naprawdę. Pancerzu mu nie braknie. No, pancerz to oczywiście podstawa w krasnalach. No, ja tutaj nie będę ukrywał, że no, w pewnym momencie krasnale miały jakąś szansę, ale Brother Hawk został niestety brutalnie znerfiony, co kompletnie niepotrzebnie. To nie było jakieś kluczowe. Nie wiem, okay, czy ta... Proszę, nie być znerfiona. Powiem szczerze, nie jestem przekonany co do tego zagrania. Nie wiem, czy to zagranie było takie konieczne. Tak, tak. Też tak właśnie, nie wiem, czy to zagranie było jakieś mega, mega super. Tym bardziej, że nie wiem, czy nawet tutaj to Axie teraz nie siadało. Chociaż Axie czeka oczywiście na inne karty, typu właśnie Zoltan Chiwei, żeby mieć tą wytrzymałość. Tak. No właśnie, żeby mieć wytrzymałość darmową, a mamy jeszcze, pamiętajmy, Ciri, a nie, przepraszam, Ciri mamy w drugim deku, tutaj nie mamy Ciri, bo to nie jest Necker. Proszę wybaczyć, jestem mało doświadczonym casterem. Widzę kartę i się czasami mylę. Proszę się nie martwić. To już nie ten wiek, to już wiadomo, to już starsza młodzież, także spokojnie, proszę widzowie wybaczą. Widzowie zawsze wybaczają, pamiętajcie. Już nie takie rzeczy się działy w gwincie. Oczywiście kibicujemy neutralnie, ale mamy nadzieję, że troszkę jeszcze ten pojedynek potrwa, więc trzymamy tak delikatnie kciuki na zawodnika Ofiru, żeby przedłużył nam tą rywalizację. Zobaczyliśmy, tak, zagranie Maxi, takie, które sugeruje nam pas, ale zobaczymy, czy to będzie pas. Mhm. Tutaj jeszcze trzeba zagrać dwie karty po stronie dużego trzepotacza, tak? Jedną i potem wiesz, Wesemir. Tylko w sumie Tomciu może o tym wiedzieć i może mu tak spasować, żeby on tego Wesemira nie za bardzo mógł zagrać, albo żeby go zmusić na granie długiej rundy. A nie jestem przekonany, czy na długiej rundzie on sobie aż tak dobrze poradzi. Mhm, zgadza się. Jest zagrana mistyfikacja w proste punkty. No i teraz się musi Tomciu zastanowić, bo to jest do zrobienia no dobre 20 punktów. Mhm. I tu już trzeba się dobrze skupić, szczerze mówiąc. Bardzo dobrze trzeba się skupić. No tak, no konika nie mamy drugiego na ręce. No, nie wyciągniemy Zewula sobie nie wyciągniemy, dokładnie. No chyba, że chcemy grać na tak zwanego czuja. Powiedziałbym inaczej, ale nie musimy się trzymać polityki YouTube'a. Musimy zagranie na czuje, ale no chyba to nie będzie Golden Necker. Chyba, że chcesz, Tomciu, przekazuję ci tą myśl, chyba, że chcesz nam content zrobić, żebyśmy mieli klipa dobrego. To jak trafisz z Golden Neckera, to nic ci nie zaoferuje. No bo tak z Golden Neckera poleciał sobie Hero Nexik może. No, to nawet mógłby to przebić w jednej karcie. Mógłby, no. No pas. Jest pas. No tak. No i pytanie, czy. I zobacz, i nie został ten mentor zagrany. To jest dużo pasywnych, straconych punktów. Tak, to jestem, prawda. Jestem ciekawy, czy będzie grał drugą rundę chociaż do tych czterech kart na ręce, żeby tą pasywkę zrobić. Bo nie czarujmy się, no pas ze strony zawodnika Ofiru oznacza bez żadnych konsekwencji, jeśli znajdzie, zagranie albo czwórki, albo przede wszystkim Ciri. I to będzie 8 punktów carryoveru. Mhm. Jak to mówi jeden z naszych zawodników, który się opiera, że Ciri jest dobra w Golden Neckerach, bo już jak dobrze wiecie, w niektórych Golden Neckerach Ciri jest ucinana, ponieważ za dużo w tej mecie biega tak zwanych mieczów, stesza mut na dużo remowali, dużo oczyszczeń. Mówi, że zawsze zagranie Ciri jest dobre. Oj, proszę, skillowy zawodnik holu dobrał w ostatnim bliganie dekret, którego może wyjąć teraz Ciri na pasie. Ale to nie jest dobre, bo ma pustego Neckera, nie ma innej karty specjalnej już w deku.
No ale może wtedy zmulować ze flasu, jeśli będzie pas. A tak, wtedy tak. Widzisz. Może bo jestem stary, ale nie tak. Nie nastawiłem się typowo na tą rundę, więc wiesz, gdyby w zobaczymy, tej rundzie chciał będzie grał. Tak, zobaczymy, czy będzie grał. No tak, to oczywiście robi problem, bo wtedy tracimy dużo punktów na Golden Neckerze, bo mamy tylko zbrojownię i coś. Tak. Najgorzej, jeśli trafimy wtedy. Którego z koników? To będzie problem. Bardzo duży. Mhm. Myślę, że Tomciu zmuligonował w taki sposób, że sugerując, że on się szykuje do długiej rundy, a tu nie będzie długiej rundy. No właśnie. Tak, tutaj jest skracanie. Mamy dwa razy pancerze, nie mamy Leo, mamy Wesemira. To będą nawet solidne punkty, bym powiedział. Tak. No, średnio jest z czego zacząć. No, jest problem z proaktywnością u Tomcia. Jest problem. I teraz zobaczymy, tutaj teraz pas. Też będzie problem. Bo teraz już nie ma co zagrać. No i właśnie, i teraz widzisz, i teraz może być pas na 7 kartach, na który na pewno czeka Tomciu. On na niego czeka, żeby rzucić Ciri z dekretu. Zgadza się. Bo tutaj tak, no YOLO kompasu nie da się zagrać. Za dużo jest dobrych kart, które można wyautować sobie, więc to jest no, ale w ogóle widzisz, dramat. Ale to jest, wiesz, tutaj to już mówiliśmy o tej talii w pierwszym pojedynku, tak, że ona tak, jest w taki sposób zbudowana, że ona się nie odceza do no drugiej nie, formy. Ten kompas po prostu jest zostawiony na, typowo na R3, żeby wyciągnąć jakąś tam kartę. Gdybyśmy nie dostali, nie dobrali, Oneiro może nie wystarczyć. Tak, tylko że pomyślmy sobie z drugiej strony, że jeśli trzeba to, że Potaczowi się uda przepchnąć ten deck, to już będzie miał z górki. Uważam, że będzie miał z górki z innymi taliami. Ja jestem przede wszystkim ciekawy bardzo mocno deku na krabopająkach, którego nie widzimy. Mamy nadzieję, że go zobaczymy. Jest zagrane 8 punktów z onej romancji i takie... Ale to może nie mówić, że nie ma bardziej proaktywnego zagrania. No ewentualnie... To może zachęcić Tomcia do zagrania tej Ciri w tym momencie, tak, ale no... Tak. Ciri myślę, że będzie zagrana dopiero po pasie. Tu też nie ma takich super zagrań, bo teraz może być jakiś Jarpen Zigrin, który robi takie trochę punkty, ale trochę daje też punkty do leczenia. Obaj zawodnicy średnio mają czym grać. To też prawda. Bo umówmy się, gdyby teraz tak zagrał teraz na przykład zakazany rytuał Tomciu, to nie ma żadnego proaktywnego zagrania Trzepotacz. Okej, no jest Jarpenik. No i teraz można zacząć rozgrywać tych Wiedźminów, uważam. Tak, to teraz może lecieć opancerzenie sobie na spokojnie. Jedno, drugie i tam kręcimy punkty. Bo tak, tu nie ma takiego, nie ma removalu, umówmy się. Mhm. Jedno, się drugie, później ewentualnie Wesemirek. Można jeszcze uleczyć tego niedźwiedzia później, bo i tak zginie ta lokalizacja na R3. Mhm. Pamiętajmy, że jeszcze jest lider oczywiście, no nie wiem czy myślę, że ten lider będzie grany wokół zakazanego rytuału. No tak. Chyba, że chcemy zbejtować zakazany rytuał. Będziemy próbować, widzę, zbejtować zakazany rytuał w tej rundzie. Na pewno teraz, w sensie inaczej. Zakładając, że te tokeny przeżyją, możemy poczekać jeszcze jedną turę z Wesemirem Mentorem, żeby zyskać więcej punktów na bordzie. Tak, patrząc właśnie, na to, że tak, właśnie, patrząc zagrał. Na to, że tak, patrząc na to, że my wiemy, że obaj wiedzą zawodnicy, jakie są talie, no to wiemy, że tu nie ma removalu. No jedyny removal tak naprawdę w deku Tomcia. No to jest zakazany rytuał. To są konie, to są straceńcy, którzy biją. Tak, to też prawda, tylko że oni biją losowo typowo, nie? Zef lasu jest zagrany. Zastanawiam się, w jaką jednostkę on będzie grany. No to jest dobre pytanie. Okej. Poli. Ciekawe. Poli. No dobra, tutaj odebra trochę punktów na tym Harenka Duk. Ale z drugiej strony... I hartowanie. To jest, uważam, bardzo ciekawe. Wyciągnął lidera Tomciowi. To był taki ruch, wiesz, w stylu mam o czym grać, odwal się ode mnie, nie graj tej rundy. W dużym skrócie, ale no, ciekawe to szczerze mówiąc, ciekawe. Tak. No, opancerzenie mentor. No, ale myślę, teraz, że teraz już tutaj duży trzepotaż, musisz to grać dalej, bo potem już niewiele zostaje znowu tych Wiedźminów. No i okej, no jest zagrane opancerzenie. Nie wiem czy bicie po pancerzu akurat na Poliego to jest jakieś takie genialne.
No dobrze, teraz na pewno. Teraz na pewno mentor. Ewentualnie można kliknąć jeszcze wcześniej i ulecieć ten jeden punkt, ale czy to ma sens? Chyba nie. Chyba niekoniecznie, no. Na pewno mentor. W sumie, wiesz, można zagrać i mentora, i Leo. Tak naprawdę w sumie to można do końca tu zagrać. Tak, tutaj po stronie dużej przypotaczy jak najbardziej do końca tutaj nawet raczej bym to cisnął. No. Myślę, że można mu wyjąć dzięki temu łatwo zakazany rytuał. My też wiemy, że on ma zbrikowanego tego Nekera, bo specjala nie ma innego, czyli tak naprawdę tylko dwie karty zagrywa z Nekera. To jest tak. Duża strata. Oczywiście Trzeponacz o tym nie wie. Więc będzie pewnie trzymał Tomcz. No i teraz Zoltan. To jest dla mnie przechwyt natychmiastowy. Uważam, tak, że. Od razu leci przejęcie wytrzymałości. Tutaj bez zastanowienia. Dokładnie. Bo jeśli teraz tego nie zagra, to później poleci prawdopodobnie Denis i już tego przejęcia nie będzie. No właśnie, musi być przechwyt. Musi być przechwyt natychmiastowy w tym momencie. Musi trzepotać, przechwytać, przechwytywać tą jednostkę. Tak, no, no i poszło. Bardzo rozsądne zagranie. Tak, zgadza się. Ale z drugiej strony, to teraz też Tomci ma problem trochę z zagraniem zakazanego rytuału, bo tu już Jarpen ma 14 punktów siły. Dokładnie. Tak naprawdę... Wiesz, w perspektywie czasu myśleliśmy, że na przykład on będzie lepszy niż Leo, ale uważam, że można Leo zagrać teraz, żeby miał niższą wartość niż 14 i ograć ten rytuał w ten sposób. Tak, tak, bardzo to by było bardzo dobre zagranie, no, zgadza się. Ciekawe, czy to wpadnie. Właśnie, bo policzmy, jest Wiedźminów w tym momencie na bordzie 7, czyli wzmacnia się, nie pamiętam, czy on się wzmacnia też o siebie, jeśli się wzmacnia 12, no to ogramy to. Ogramy w ten sposób i rytuał. I pomyśl sobie, że w sumie można też wtedy lidera zagrać. O i patrz, jeszcze większy będzie ten Jarpen. Czyli on świadomie gra wokół tego. Mm-hmm. Czyli on świadomie nie gra. To uważam, że można grać lidera w tej rundzie, bo będzie bez konsekwencji żadnych. Tak, tak, tak. Bez... Zgadza się. Można grać i mentora, i lidera. Do końca. Uważam, tutaj, że można grać tak, tutaj do końca. Musi dograć do końca. Już tutaj nawet jak rzuci te dwa pancerzenia, to później czy ten Wesemir czy Leo tak. Już nie zrobią takich punktów jak w tej rundzie. Uważam, że mentor Leo może być spokojnie grane, wszystko do końca. Jedynie co może sterować, to trochę tej ten kompas. I pomyśl sobie, że jeśli na przykład z kompasu trafi Quena w niedźwiedzia, to będą kosmiczne punkty. Tak, zgadza się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, leci lider. Albo mentor za chwilkę. O, pięknie! I Quen teraz! Idealnie Quen trafione. Quen w ósemkę. Tak jest. No tutaj idealnie. Skill. Skill, tylko to też ma minus. Bo obawiam się, że przez większą ilość Wiedźminów ale czekam, może... Ale jeszcze... Jeszcze... Oj... Ale czemu? Przed zachodem słońca. Inaczej zamarzniesz. To nie można było zagrać już Geralta w tą kartę? Wiesz, tylko to jest problem za chwilę, wiesz o, jaki, konik, nieprzyjemnie. Ale wiesz jaki to jest problem, że za chwilkę będzie mentor i będzie pół na pół zagranie rytuału. Faktycznie, tak. Jeju. Nie wiem dlaczego tak tutaj... No teraz już po zagraniu tego Nekera, duży trzepotacz wie, że rytuał jest na ręce. Uważam, że Leo teraz musi być grany. Leo i mentor na koniec. No właśnie. Tak, i tak też się dzieje. Jeju, jeju, ale... Ja wiem, że to może minimalnie więcej punktów albo dzieje, ale kurczę, jest problem, bo za chwilkę będzie pół na pół zagranie. Chyba, że dam mu teraz pancerz Tomciu i nie zagra w ogóle wokół tego. Ale on musi sobie zdawać sprawę, że... Ale no nie, to nie przyjemnie wygląda dla gracza holu. Patrząc na to, że patrz, zostało dwóch Wiedźminów Szkoły Niedźwiedzia i Berengar, to jest kosmicznie dużo punktów. Tak, chyba, zgadza się. Chyba, żebyśmy zbili obie ósemki, ale tam tych removali nie ma u Tomcia. Nie, no nie ma. Okay. Ciri. Tak, Ciri tutaj, uważam. Tutaj wytrzymałość poleci pewnie. Żeby trochę zwie, bo no to będzie też dużo punktów w perspektywie następnej rundy oczywiście. Zgadza się. No i mentor. I chyba, że za chwilkę dla kontentu pół na pół trafi rytuałem, no to Tomciu wygra to wtedy. Ale jak trafi w jednostkę swoją, to będzie amen. Zanim zagra Wesemira, to jeszcze mógłby wcisnąć cechę Rękaduk.
Mógłby. Zawsze to jeden punkcik więcej. Właśnie, jeden punkcik więcej. Idź wabank, bo ten mentor się nie nadaje do później. Trzepotać. Wiem, że nas nie słyszysz, ale... Później zostają trzy karty Wiedźminów, no. Dobrze, pomyślał chłopak. Zagrał. No co, ja uważam, że musi ryzykować chyba. Musi ryzykować pół na pół. Jak trafi, to będzie trzecia runda. Nie trafi, to nie będzie. No właśnie, ryzykuj. Będzie albo nie będzie. To jest pytanie. Co? Co? Coś ty zrobił? Coś... Co? A nie można było tego zagrać na odwrót? I próbować przynajmniej na RNG? Przecież byłby wtedy absolutny win. Kurde. Gdyby trafił pół na pół na RNG, to byłby win. To byłby win, zgadza się. Nie wiem, co to się wydarzyło tej. Ciekawe, ciekawe. Mamy szokujące zagranie, powiem szczerze. Zmurowało mi, to było nawet lepsze od Egerna na Lassej mojego. Chyba ewidentnie Tomciu chciał nam zrobić content, jeśli tak, później poszukamy potwierdzenia na naszym teamowym czacie. Też tak mi się wydaje, że chyba dla contentu, no. jeśli chce nam zrobić dłuższy content, to spokojnie. Pamiętajcie, my mamy bardzo dużo czasu, zwłaszcza dla widzów, to tak, nie jest dokładnie. My to możemy siedzieć do później nocy. Jestem zszokowany tym zagraniem dalej. Ale fakt jest taki, Trzepotacz przepchnął Skellige, co oznacza, że zostaje mu te Skojatel, które widzieliśmy na Azurze i Arrakas Swarm. U Tomcia dalej będziemy oglądać Mahakam Forge, teraz tak. On oczywiście jest na coinie. On oczywiście jest na coinie w tym momencie, więc musimy się zastanowić, czy będzie lepsze Mirror Skellige, w sensie nie Mirror, bo to są różne archetypy, czy będzie też dobry Arrakas Swarm. Dobra, okay. Znowu jakieś bugi. O, mamy Skojatel pojedynek. Tak jest. Z drugiej strony uważam, że to jest całkiem rozsądny wybór. Jak już zauważyliśmy, Tomciu z tą kontrolą w tym deku, no nie za bardzo. A tam jak nie będzie kontroli i ustawimy i się nie zbrikujemy, ustawimy sobie wiesz, tymi te wszystkie kule, no to będzie dużo punktów. Będzie, no będzie, czerwony. Zgadza się. Więc to jest, myślę, rozsądny wybór, bo tutaj brakuje bardzo dużo, bardzo kontroli. To się jest takie bicie, ale mocno randomowe, jak ze Straceńców na przykład. No właśnie, to jest... Oj, ten Mador lubi trollować. Skądś to znam. Ten ostatni poligan. Też jak nagrywałem deczek jakoś ostatnio pod Nilgard z podwójnym Madokiem, to też tak miałem podobnie, że Sapek dobiera mi Madoka. Słyszałem, że... Poliganie, tak. Ale... Słyszałem, że holownicy zawsze dobierają, jak widzimy, no dosyć dobrze dobrali. Nie wiem, jak ofirczycy dobierają, ale ten ostatni muligan, no był mocno niefortunny. No dobrze dobra, no wymienił brąza na golda przecież, no. Nie no patrz, no ja uważam, że za chwilkę będzie Madok z ręki zagrany. Uważam na przykład z czarodziejką. To by byłoby rozsądne. Inaczej. Uważam, że trzeba rzucić Madoka z ręki. I liczyć na czarodziejkę na bombę. No tak, tylko że... Teraz będzie, uważam, wzmocnienie... Właśnie, teraz będzie bardzo, bardzo spokojne nabicie pancerza agitatorem. Kiedyś ten agitator działał inaczej. Teraz tak. Jest troszeczkę zmieniony. Dawniej aligator dalej, był inny. Tak. Dalej aligator uważam, że jest troszkę za słaby, no ale cóż. Jest. Tak, krasnale to nie jest niestety meta, szkoda, bo lubię, ale no. Dawniej miało szansę na metę z tym browerem. Oho, zaklinaczka. Uważam, że teraz dobry. Aha, okej. Przesunięcie jest bardzo dobrym zagraniem, tak, bo tak, wtedy... Tak, na Xaviera. Ale Xavier oczywiście... Inaczej, Xavier, żebyśmy się dobrze zrozumieli, on dalej na barykadzie się wzmacnia, tylko że on nie dostaje pancerza za zagranego krasnalu za pancerza. Zgadza się. Czyli możemy mu na przykład dać wozem ten pancerz i on będzie się wzmacniał, tak jak się wzmacniał. Tak, tylko nie działa jego pasywka tak zwana, pierwsza część umiejętności nie działa. Mhm. To takie wytłumaczenie dla początkujących graczy. Oni zawsze pytają o takie rzeczy, więc wolę to wytłumaczyć.
Bardzo dobrze. Uprzedziłeś bardzo mnie, bo to też miałem to mu powiedzieć, ale... No, wiadomo, wiadomo. Człowiek grający od zawsze w tą grę ma już takie automatyzmy, więc proszę mi wybaczyć, jeśli wtrącam się w słowo. Nie, taka dobrze moja, jest. Dobrze słowo, jest. Takie moje słowo. O, mamy konie wyciągnięte. Tak, od razu. No tutaj jest tak, słuszne, zbita ta trójeczka. Silnik wyłączony. Tak jest. Ten Madok boli na tej ręce u góry, bo można by przycisnąć, tu nie ma naprawdę dużej kontroli. No, a teraz tak, no Sapera nie ma bardzo też jak zagrać, bo po co jest korzystać z Madok na ręce. Madok z ręki na daleki zasięg, no bo nie ma innej opcji. No nie, nie ma. Nie ma bardziej praktycznego zagrania. Trzy bomby na ręce się marnują, Saper również. No, myślę, że Madok z ręki jest rozsądnym zagraniem. Też tak mi się wydaje. Bo tutaj nie ma, wiesz, nie ma żadnego, w sumie nie ma żadnego bloku. Nie ma żadnej wiewiórki. Tak, tutaj nie ma co się bać, można grać swobodnie Madoka. Wiesz, gdyby jeszcze użył przewagi taktycznej, to by było ponad 20 punktów do zrobienia, to można by się zastanawiać, czy wiesz. Widzę, że jest rzucana Elfia Prorokini. Czyli chcemy tego Madoka przytrzymać, rozumiem zagranie. Chcemy przytrzymać Madoka i zagrać prawdopodobnie teraz Simlasa. I przygotować to i pewnie spasować, taki jest plan. Chyba tak. Tylko, że uważam, że w tym momencie Tomciu wyczuwa to i będzie uciekał. Mhm. No właśnie. Na razie wóz zagrany. Teraz no nie i... można tego zagrać. Nie można, bo za chwilę... No. Okay, no czyli jest. Jednak będzie zagranie, tylko trzeba uważać, żeby tego komba nie odpalić za szybko. Bo będzie Azur problematyczny. Tak. Oj tak, teraz te bomby też trochę będą znowu cierpieć. Chyba, że robimy tak, że gramy na przykład Madoka z ręki i wychodzimy liderem. To też jest pewnego rodzaju, tylko to trzeba dogonić jeszcze, kurczę. No, no właśnie. A tu trochę punktów jest. 12 punktów. Jeszcze pewnie tylko cel nie zostanie zagrany. Pancerz dany Xavierowi. Tak, tylko że pamiętaj, że tutaj też lider to pomoże zagrać, żeby później łatwiej dobierać te karty i się nie brikować. Tak, tak, zgadza się. No bo to brików trochę właśnie tak, jest. Tak. Można by pójść właśnie na dłuższą rundę i spróbować, chociaż długa runda, inaczej. Zawsze Alzurem chcemy zrobić króciutką rundę, żeby zrobić masę punktów na Alzurze. Na długiej rundzie nie mamy argumentów. I to jest problem podstawowy. Mhm. No i to jest problem, no bo nie zrobimy tego. No właśnie, okay, pas zawodnika Ofiru. No dobrze, i teraz musimy się zastanowić z perspektywy gracza holu, czy dobrym pomysłem jest bleedowanie. I kiedy jest moment, żeby rzucić Ciri? No wiesz co, chyba wypadałoby to bleedować faktycznie. A nóż tego Azura może będzie zmuszony był zagrać. Został zmoliganowany, został zakazany rytuał. Tym bardziej, że w tym momencie mamy dwie wytrzymałości na ręce. No właśnie, a tam u góry masa saperów. No, jest Alzur, jest Sąku, ale zobacz, są kundle ze spali pojedyncze. Ja uważam, że można by spróbować je zmulować, ale można się zaciągnąć liderem. Ja nie wiem dlaczego wcześniej ich. Znaczy dlaczego je schował Madoka, skoro przecież Madoka mu właśnie kundlami schować. Właśnie o to chodzi. Jeszcze punkty by na tym zrobił, a teraz zaciągnie się liderem? Nie, jest on romantyczny. Jest on Nero. No ale to i tak. Zobaczysz, będzie złote zagranie. Kundle w mul Oneiro i dobranie lidera. Ja ci mówię, to będzie zajebiste zagranie. Uważam, że zanim zaczniemy grać z saperami, to trzeba wyjąć lidera, żeby się z nim znowu nie zaciągnąć, bo będzie dokładnie naprawdę problem. Dokładnie tak. Okej. Okay. Mamy zagranie ze flasu i zobaczymy, czy tu będzie grany raczej, wóz. Raczej wóz. No. Do góry zagrany. Okej. Okay. 8 punktów, to jest dużo. No po prostu to chcę, żeby ten wóz jak najdłużej mu wytrzymał. Tym bardziej, że teraz wóz będzie miał 3 punkty pancerza, więc Madok bije po pancerzu. Tutaj też mamy bardzo ciekawą sytuację, bo rzucając perspektywy czasu, rzucając... I zobacz jeszcze teraz, właśnie, że przez to, że zagrał wóz do góry, to też nie ma duży trzepoteżek wyciągnąć sobie lidera. Właśnie. Sprytnie. Myślę, że tutaj na razie logicznym zagraniem jest czarodziejka, ale co dalej? Właśnie, nie co wiem. Dalej? Czy będzie jakiś tik? Wiesz, Tomciu będzie grał aż do momentu, aż wyciągnie kombo. Tak. Nie czarujmy.
Wyciągnie kombo i może spasować. A tutaj widzisz, są trzy kule. Inaczej, tu trzeba zagrać oneiromancję w grzyba. A poczekaj, oneiromancję, czy... Żeby przygotować, to ewentualnie, no jak ustoi, a raczej ustoi ta zawodniczka. Tak, no to... Tu chyba trzeba... Czy to nie będzie właśnie już Alzur? No chyba teraz już. I próbować... Bo tutaj idealnie odpala kulę, jak dobrze widziałem na cmentarzu. No właśnie, teraz Alzur. Alzur na stół i lecimy. Mhm. No właśnie. Tutaj tylko jeszcze co... może znowu być bomba, czy od razu wyciągniemy... Tak, jest bomba, od razu można Madonę wyciągnąć. Wytwarzanie petard. Dokładnie. Okej. I przesuwamy szósteczkę oczywiście, żeby sobie ułatwić lidera w razie czego. Tak, jest Madok. Madok do dupy oczywiście znowu w rzędzie, bo tutaj po pancerzu. O, mamy silnik w postaci fregaty. O kurde! O, ale to daje tylko monety, to nie działa tak jak kiedyś. Ale ci powiem, powiem ci, dobre te kulki wyszły. Silniczek, tutaj 7 punktów, 6 punkcików, no... Dobre. Wiesz co, tylko jest... Aha, no tak, on nie może Ciri rzucić, bo on ma tutaj księżycowy pył jeden, oczywiście jednostkę. Aj, nawet chyba ma dwa. Nie, jeden. Aj, w sensie inaczej, no właśnie, i tu może rzucić oczyszczenie. Sprytnie. Oczyszczenie i jeszcze może zagrać... Już nie może, bo jeszcze przez chwilę był Kaganie z Vigo dostępny. Tak. No teraz... Tylko wiesz, jak jedno oczyszczenie wyciągnie, no to już... Te kundle ze spali są tak dramatycznie słabe. No tak, zgadza się. Bo z Oneiro też wyciągnąć sobie oczywiście tutaj właśnie to oczyszczenie, no nie? A tak by się ewentualnie schować tak. Gorda i potem Gorda wyciągnąć z Oneiro. No miałoby to jakieś ręce i nogi. No tutaj oczywiście też Iris jest fajne punkciki robi. Iris robi bardzo dobre punkty. Mhm. Robi też całkiem niezłe Denis. Całkiem niezłe robi też Trapper. Bo Trapper tutaj wiesz, bardzo ładnie. Bo dwaj Trapperzy robią 14 za 5 OP. OP, dokładnie. Iris też swoje zrobi. Proszę ich znerfić, to musi mieć z 8 prowizji. No, niestety. Ale mogliby mieć na przykład 4. O, północny wiatr, czyli chłopak z Ofiru ryzykuje zaciągnięciem się liderem. No, jest skillowym zawodnikiem, ewidentnie. Ewidentnie, skillowy... tak. Tutaj RNG mu sprzyja. Tak, skillowy zawodnik, dalej się nie zaciągnął liderem. Tutaj pancerz na Zoltana, czy na Zoltana? Tak, uważam, że dwóch traperów, Iris, Ciri. Spokojnie można to grać. Tak. 11 punktów pancerza. Wow. No, robi wrażenie. Robi wrażenie, dwaj traperzy są pewniakami. Ciri to bym jeszcze poczekał, bo kurczę, no wiemy, że on ma te oczyszczenie. Ma też te oczyszczenie i to robi duży problem. No, raczej będzie na to uważał, mi się wydaje. Pamiętajmy też, że przy innej konfiguracji można by użyć na przykład teraz Madoka, obić tą tarczę i później liderem sobie pomóc i przechwycić kagańcem Ciri. To jest bardzo złe zagranie. Właśnie, bo teraz może użyć sobie lidera, obije tą Ciri, zagra kaganiec. Tak, dokładnie. A ma przecież, wiesz, tutaj północny... kurczę, sprytne rzeczy. Sprytne rzeczy się tu dzieją. No. A jak jeszcze dobierze później Sapera albo Skundli, północny wiatr, pod to oczyszczenie. No. Oj. A tu widać, że już jest bardzo uzdolniony zawodnik, bo się cały czas nie zaciąga. Tam jest cały czas duże zagrożenie zaciągnięcia się liderem, a on cały czas się nie zaciąga. Tak. No teraz wydaje mi się, że lider leci i kaganiec. Z perspektywy, wiesz, tego, że on ma tutaj traperów, opłaca się uruchamiać Madoka, bo on zabiera mu te punkty z tych traperów i z Iris. To i też, z Denisa. Zgadza się, tak. Tutaj pancerz akurat... Sobie. Akurat to tak, pancerz działa sobie. Jak punkty siły, nie? Tak, ale... Oj. No i tutaj leci lider i on przejmie tutaj to. Nie, on zbije to liderem. Chyba. Naprawdę? Nie. Ja bym te punkty raczej wziął z tym kagańcem, no bo wtedy po co ten kaganiec jest grany? On ja uważam, lepsze że teraz... punkty? Teraz na przykład Trapper koło Zoltana, no właśnie. I za chwilkę będzie szedł drugi Trapper. I Trapper, Denis, Iris.
Ale czy tu punktów starczy? Szczerze wątpię. No właśnie. Tylko pomyśl, czym będzie grał później, kurczę. No zostanie mu gord tak może. Nie, co ja to... myślę, że on chce te kundle utrzymać, żeby zrobić, wiesz, drugie kundle, on może tak naprawdę 3 razy kundle zagrać. Co zrobi 24 punkty plus 3 kundle ustawione pod grzyba, to jest 30 punktów. Aha, faktycznie, jest, tak, bo jeszcze ma tego grzyba. Zapomniałem o grzybie, faktycznie. Gigantycznie dużo punktów, potencjalnie. Jak dojdzie do rundy R3, no to patrzę na tą rękę, rytuał, miecz, Jarpen bez lidera, Necker. Necker też może strollować. Też tam nie ma za dobrych doborów. Jest kaganiec. Kaganiec, Rozka. Teraz kaganiec. Co? To po co on to obijał? Nie rozumiem tym bardziej teraz. No właśnie, ale wiesz, to jest tego plus, że on tu nie ma removalu, więc i tak będzie miał te 3 punkty. No tak, ale tak to miałby 6. Ale chciałbym ci powiedzieć, że tam jest saper martwy na ręce, nie wiem czy zauważyłeś. On robi całe 2 punkty. A, faktycznie. Faktycznie, no tak. Popatrz, że Elfia Prorokini robi całe 4 punkty. A Kundel robi to, że Gorda do Talii wtasowuje. No nie, ale wiesz, ja uważam, że tu jest taka myśl, że tasujemy kundle i dostaniemy jakiegoś brąza. No ja myślę, że teraz można odważnie zagrać kundle w Gorda, żeby dostać którąś z bomb. Ewentualnie, a nie można lidera odpalić całego, kurczę. Nie można, właśnie. Jest problem, bo tu już jest piąteczka, nie ma jak. No to trzeba teraz zagrać kundle w oddalenie Gorda i dobranie na skillu bomby. Na żeby skillu bomby, sapera. Tak. Ale wydaje mi się, że to już jest takie duże prawdopodobieństwo. No jest, jest. Obstawiam, że Dradę dostanie. Nie, że źle życzył, ale tak obstawiam. Bomba! I to jeszcze z oczyszczeniem. Dobra, nie mam pytań. Jeszcze oczyści mu No właśnie mówię, że jeszcze z oczyszczeniem. Były 2 bomby, 2 merytowe, a dostaje oczyszczenie. Skill. Skillowy założnik. Skill. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, że teraz robi kolejny trapper masakryczne punkty. Masakryczne. Bo jeszcze dostanie kolejny pancerz Zoltan za chwilkę, co daje trapperowi 16 na wejście. Tak, zgadza się. Następne zagranie to... Liczmy, arytmetyka. I arytmetyka w holu to nigdy nie była dobra nauka. bo nie przebija teraz Elfia Prorokini taka z ręki. Ale tutaj pleci saper. Saper i teraz zobaczysz, że na skillu dalej nie dobierze tej driady. Ja ci mówię, to jest uzdolniony zawodnik. Mówisz? No. Ja nie wiem, czy by nie należało... Kurczę, tylko tą Elfią. Ja bardzo żałuję, gdyby tu było jak zejść z lidera, to byłoby fajnie, gdyby ten wóz miał 4 punkty. Mm-hmm. To byłoby elegancko. Tak naprawdę teraz cokolwiek innego oprócz driady, którą dobierze z sapera, to daje mu wina. Znaczy na zwycięstwo w tej rundzie. Takie pewne. Bo pomyśl sobie, tak, bo Iris za chwilkę robi duże punkty. A czemu nie zagrałeś... Nie, on zagrał sapera? Zagrał sapera, dobra, nieważne. Będzie, może na skillu mu zbije do 4 za chwilę ten wóz. Oj, bo jak on dobiera? No niemożliwe. Co za zawodnik tego Ofiru, no to jest No ale to jest pytanie, czy oczyszczasz... Aj, nie obiło 5. No przebił chłop. Chłop ale... przebił. No okej. Okay. Kurczę. Ale na jego miejscu... No teraz albo uważam, że bym... trzeba na jego miejscu Gorda... albo oczyściłbym Zoltana, albo uderzyłbym w wóz, żeby lidera wyciągnąć. Nie no, przebijamy Gordem i... No w sensie inaczej, nie skracamy się, ale mamy przewagę karty. No tak. Bo Gord to przebija, nie? Ile ma wzmocnienia? 12, nie no to full już ma. To na spokojnie Gord to robi. Ja tylko chciałem zapytać, dlaczego nie jest oczyszczony Zoltan Chibai? Ej, nie robi tego. No lidera musi jeszcze zużyć, lider, ale... Tak. I no się właśnie, nie skraca, ale... Właśnie, ja mówiłem, zapytać, mówiłem to właśnie wcześniej, że dlaczego on nie zagrał oczyszczenia w Zoltana. Oczyszczenie poleciało w ogóle w trapera.
ta bomba. Bez sensu. Właśnie mówiłem wcześniej, że albo zagrałbym to w Zoltana, albo w wódz, żeby wyciągnąć wcześniej lidera. No bo zobacz, no bo teraz jest 3 do 4 na stole. Tak, kurca. Tak. Ojej, ta dwójka do mulu, na pewno. Gdzie ten Necker? No jest, Tomcia. Patrz, jest to, jakby teraz dobrał drugi, jest potrzebny teraz kundle ze spali. Kundle ze stali, patrz. Mamy kundle ze spali w więzi, tylko ryzykujemy, bo tutaj... Gdzie jest Golden Necker? No właśnie, Tomciu. Ja się pytałem od początku, gdzie jest Golden Necker. O no to pograne. Oj, ta zbrojownia. No to widzowie, pograne. Oj. Ta zbrojownia, co to ta Maxi robi? Na R3, no to będziemy już widzieć, gdzie jest Necker na R4, nie? Ale to jest bestialne. I romancji odrzuca, czyli nie dobierze. Oh my god. Ja pierdzielę. Nie dobrał pitole. Ale to i tak tutaj akurat niewiele zmienia. Patrząc na rękę Tomcia. Gdyby tutaj był Necker, to jeszcze. No gdyby to był Necker, to byłby raczej win. Chociaż nie, no z drugiej strony jakby dobrał wstrząs, to by sobie sam spalił. No tak. Ojeju. Ale wtedy by nie zagrał od razu tego, nie? Tak, ale pamiętajmy o tym, że Elfia Prorokini, jeśli na nią zagramy pianę, to ona się odpali jeszcze raz i to są gigapunkty. Tak. Tylko, że będzie się obawiał, obawiam się... Nie, zagra. Nie obawia się... O, ciekawe. Nie zagrał wokół bicia. A teraz by dostał, wiesz. No. O. Tutaj nie było sensu tego ciągnąć dalej. Taka prawda. Proszę Państwa, mamy piąty mecz, a nic na to nie wskazywało. Szanujmy, wiesz, mamy szacunek, ale kurczę, nic na to nie wskazywało, że będzie piąty pojedynek, a mamy go. Wielki powrót zawodnika Ofiru. Jedno jest pewne, widzowie, tak długiego odcinku to w życiu jeszcze na kanale nie było. Tak. I że z półtora godziny. Tak, chcielibyśmy powiedzieć, że bierzemy oczywiście pensję od godziny, także no, dla nas to lepiej, możemy tu siedzieć do rana, to nie jest problem. A kto płaci? To nieważne. Chyba ja, no także zobaczymy. Mam nadzieję, że podoba wam się rozgrywka. Jeśli jesteście w tym momencie, to napiszcie na czacie Agroen. Tak, dokładnie. Sprawdzam, czy oglądacie, tylko przesuwając, sprawdzamy waszą aktywność. Mamy nadzieję oczywiście, że podoba wam się ten pojedynek. Mamy nadzieję, że następna kolejka Hall of Fear będzie jeszcze ciekawsza. To jest ostatni pojedynek tej kolejki, kończący. Tak, tutaj już. Inaugurujący. Tak, chcielibyśmy też powiedzieć, że to są rozgrywki towarzyskie. Nie gramy tutaj o żadne pieniądze, liczy się zabawa. Tak, tutaj wszystko for fun. Decydujący pojedynek. Zobaczymy wreszcie ten Arrakis Swarm utrzepotacza, na którego... Tak, na którego czekaliśmy. W końcu się doczekaliśmy. Ja czekałem na niego. I po raz trzeci Mahakamska Kuźnia. Tylko nie uważam, że on jest dobry na tym coinie. Może być problem. Może być problem, to prawda. Tak, ale no tutaj wiesz, to jest takie już klasyczne zagranie. Ustawiamy sobie Gryfa pod Mamunę. Ale u Tomcia jest jeden plus. Jest Maxi na ręce. Mamy nadzieję, że tym razem Golden Neckera dobierze. Tak. W każdym razie na pewno Maxi będzie zagrana wcześniej niż na R3. Tak, i musi tutaj uważać oczywiście Tomciu na epidemię. Musi uważać na 4 prowizyjne karty u siebie. Takie jak Trapper jest 5. Musimy uważać na 4, tak. Na 4, żeby się nie wpaprać w tak zwaną. Tak, i tutaj oczywiście widzimy Gryfa, którego ustawiamy pod kombo z Mamuną. Oczywiście ja wam, jeśli jesteście początkującymi graczami, to Mamuna jest epikiem za 200. 200 skrawków. Tak. A punkty robi ładne. Tak, robi. Kombo z Gryfem w późniejszej części gry to jest 20 punktów. Tak. Polecamy. Polecamy. Tutaj oczywiście też tak, polecamy zrobić sobie na przykład, wiesz, jeszcze megaskop w Gryfa, w razie czego jakby się trafił gość, który ma kontrolę cmentarza. Tutaj tak nie jest, ale... Są gracze, którzy na przykład by ci wyrzucili tego Gryfa, więc gramy tutaj megaskopa, żeby Mamuna nie była martwa. Czasami tak, się tak zdarza się.
No oczywiście. Pamiętajmy no, też, że tak. Pamiętajmy też, że w ostatnim czasie kościany talizman dostał tak organiczne dzięki temu, że po zagraniu dostaniemy jeszcze pasywkę, bo pamiętajmy, że rój krabopająków za każdą zagrywaną kartę organiczną tworzy trutnia jednopunktowego na stole. Tak, a ponieważ dokładnie. Talizman ma organiczny tak od jakiegoś czasu, no to dzięki temu dostaje ping. Co jest najciekawsze? Za chwilkę to powiem, po tym jak zawodnik holu rzuci kartę, to za chwilkę dokończę moją myśl. Nie, Maxi poleci, wydaje mi się. Tak, tylko pomyśl, czy ten układ ręki jest dobry. No mamy Nekera z przodu, haha, czyli go dobierzemy. Więc myślę, że no Ciri jest daleko, ale mamy tutaj wyciągarki. Myślę, że to jest dobry układ. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze o jednej zmianie. Epidemia dostała też tak organiczny, więc też rzucając epidemię, niszcząc jednostkę o koszcie werbunku 4, też dostajemy taki właśnie truteń, który tutaj widzicie go. Zgadza się. I dzięki temu właśnie, że też to ma ten tak organiczny, chociażby ten właśnie określony talizman, no to możemy zagrać go szepciuchy trybut, więc to też fajnie sobie działa. Dokładnie. Pamiętajmy, że też krwawa klątwa ma tak organiczny, która omija pancerz. To jest bardzo ważne, że tam jest krwawienie, które w tym przypadku jest bardzo ważne, ponieważ tu jest bardzo dużo pancerza, a krwawienie ominie pancerz. Tak. Więc tak naprawdę te pancerze nie będą zbytnio oddziaływały. Oczywiście bicie krwawiących jednostek w trakcie nałożenia księżyca będzie troszeczkę przeszkadzać, ale no nie może być wszystko idealne. Uważam, że zagranie musi uważać tutaj trzepotać, żeby za dużo w tej rundzie nie zagrać, po drugie, żeby się nie zapchać, bo tu jest bardzo dużo jednostek. Uważam, że zawsze w tym deku jest bardzo prosta zasada. Gramy pierwszą rundę, wygrywamy ją, skracamy drugą rundę, minimalnie ją skracamy i trzecia runda z mamuną i z takimi kartami bezpośrednimi. Okay, uważam, że ten już poszedł. Za szybki. Też tak uważam, za szybki. Potem mamuna. Tak, ale no wiesz, on może pomyśli tak, że on ma wysokie jednostki i później będzie znowu brikiem. Tak, tak. Też właśnie może się bać o to, no. Zgadza się. Tutaj, szkoda, że tutaj nie ma na przykład na ręce kraba pająka, który by wzmocnił kraby i to było patrz. Szkoda też, że nie ma jednej chimery, zawsze to jest jakaś tam alternatywa, że pochłoniemy sobie te trutnie. Odblokujemy sobie rzędy. Zastanawiam się, czy gniazdo kraba pająków. No nie może spasować trzepotaż, to jest nie, problem, że on teraz... Nie, może, no. To pytanie chyba właśnie, czy gramy gniazdo, czy gramy już talizman? No bo zagranie talizmanu to ty też tak może... Okay. Oj, no, tak zwane koraliki, jak mawiał Kondzio Player. Ale to już świadczy o tym, że tutaj nie będziemy grać dalej. Oj, chyba będziemy, bo widzę Iris, która się podświetla, więc możliwe, że będziemy. Może ale będziemy... ja mówię po prostu o dużym szepotaczu, że raczej on już dalej będzie pasował. Trapper, widzimy, że Trapper jest chęć... Wiesz, patrz, Tomciu może zagrać sobie teraz na przykład... swobodnie może konie skrócić. Tak. Swobodnie może zagrać Trappera za chwilkę, za 11 punktów. To jest jeszcze naprawdę dużo gry. To nie jest problem. W sensie Tomciu to może spokojnie dogonić, to jest widzisz. Tak, zasięg... spokojnie dogoni. No pytanie właśnie, bo ja uważam, że można teraz... było na odwrót to zagrać. Tak. Gniazdo i dopiero koraliki. Teraz wydaje mi się, że właśnie będzie pas, przez to, że tak właśnie zagrał. Tak bym obstawiał. Wiesz, tylko no właśnie. Tak by ich nie rzucił. Tylko, że na długiej rundzie on się zapcha. I Tomciu to wie. I uważam, że wtedy można wziąć długą rundę, no bo patrzmy na deck, który ma trzepotacz. Mamy tam Zoltana. Patrz, jeszcze płotki, on nie zagrał złotej karty. On płotkę faktycznie, trzyma. Faktycznie, tak, płotka cały czas. No to też jeszcze dodatkowe 4 punkty później będzie. No trochę właśnie, lipa. Mógł... No lipa, bo ja bym zagrał to na odwrót. Gniazdo i dopiero tak, ten koralik. Dopiero koraliki, zgadza się. Bo teraz granie krabopająka nie można tu spasować, wiesz. Idealnym zagraniem w moim ten to byłaby ewolucja, ale nie mamy ewolucji, nie mamy czym zjadać. No, musi nie wygląda to za dobrze, to za dobrze nie wygląda. Oj. To jak mi się właśnie wydawało, przez te koraliki sądziłem, że będzie pas i faktycznie pas poszedł. Konie to przebijają, na luzie. Tak, konie to przebiją. O, Kramer też przebije. Chyba tak, tak. No, elegancko. Ja uważam, że nie trzeba tego grać. Nie, nie trzeba.
tutaj mamy karty, mamy Nekera, mamy pewność, że dobierzemy te rzeczywiście koniki, bo jednorożca nie będzie na ręce, ale po to mamy dekret. No i widzisz, i teraz są dopiero, zjadarki. Tak, dopiero teraz są, no. Szkoda, szkoda. Ta wiewiórka do wymiany. Najważniejsze, żeby się gryfem nie zaciągnąć. Bo będzie dramat. No i tak, wtedy mamuna już będzie słabiutka. Będzie martwa. No w sensie będzie robić 11 punktów, a nie 20. To jest raczej duża różnica. Dokładnie, duża różnica, zgadza się. Pamiętajmy, ona oczywiście działa w odpowiednim momencie. Musimy zrobić sabat, wiesz. W sensie tak. Sabat inaczej. Znaczy, jak właśnie zrobisz, nie musisz. No, jak zrobisz sabat, to wtedy zagrasz kartę, a nie chyba stworzysz kopię, tak. Chyba, że, ale akurat w tej sytuacji możemy chcieć to zagrać, żeby zrobić sobie miejsce, jeśli na przykład tutaj będzie mało miejsca, wiesz. No tak, tutaj jest typowe swarming, także faktycznie tutaj możemy zagrać tak gryfa, żeby zniszczyć sobie jednego trutnia, no. Uważam, że klątwa to dobre rozpoczęcie. Też tak uważam. A co dalej, to zobaczymy. Mhm. Ja tak myślę, jaki tu będzie target do Sirocco? No chyba Ciri? czekamy właśnie na Ciri, no. Okej. Okay. No myślę, że klątwa to dobry opener. Tak, też tak mi się wydaje. No bez sensu rzucać, nie Sirocco, nie, potrzepotać, przyjacielu, nie. To Sirocco to nie jest dobry target, bo tam jak za... No, okej, okay. Posłuchał nas. Nie było konieczne rzucanie tego... A, przepraszam, tak dobrze wszystko jest. Nie, trudność stworzył się z karty specjalnej. Tak. Gramy w uzbojowy. No ja się właśnie obawiam. Ja nie wiem, czy Tomciu sam siebie nie bliduje w tym momencie, bo gdyby poszedł na długą, sam by się zapchał trzepotać. Tak, też tak mi się właśnie wydaje. On mu w tym momencie pomaga. Teraz też trzeba pamiętać o tym, że Necker na razie jest pusty, tak naprawdę... A nie jest pusty, sorry, bo zapomniałem, że zagrał zakazany rytuał. Myślałem, że zakazany rytuał ma w deku, ale wcześniej oczywiście zagrał. To tam nie ma, jest miecz też amutna. Tak, jest miecz, aż to musiałem właśnie sprawdzić. Także spokojnie może grać tego Nekera. Tak, zostało zagrane gniazdo. Teraz bym zagrał ewolucję na dół, żeby cały czas mieć dostępnego królewicza ropucha oczywiście, no bo królewicz ropuch, on może tutaj coś zjeść w stylu konia, jakąś jednostkę z pancerzem. To znaczy na przykład miejsce będzie na ropuszkę, bo jeszcze ma chimery, zawsze może tam zrobić sobie miejsce. Jest Neker. Okej, ten wóz trochę biedny. Miecz taki bardzo biedny, bym powiedział. No miecz tak, no. 4 punkty. Oho, zbrojownia OP. Nie no, wzmacniał 6 i tutaj ucieka w ogóle. Tak, wzmacniał 6, daje też sobie później pancerz, więc Iris będzie też fajna. No i tutaj to co, no stakowałbym chyba ten wóz, nie? Jeden co najmniej, jeden wozem dawałbym pancerz na wóz, a drugim gdzieś po kartach. Okej, okay. No dobrze. No myślę, że ewolucja na dół. Co dalej? Chyba, że już mamunę gramy. To też byłoby jakieś wyjście. Tam są cały czas konie do grania. Tylko właśnie jest problem tego typu teraz, że jak zagrasz sobie konia, to nie zagrasz tej rundzie Ciri. No właśnie. A trzeba wiesz, że kopyt otrzymać. No właśnie. Jest mamuna. Jest mamuna gryf to i chyba przebija. Tak, przebija nawet, to mamuna. Nawet nie chyba. Pamiętaj, że chyba to się łódka na wodzie. Także myślę, że to jest dobre zagranie, bo teraz zmusza Tomcia. Tomcia nie może spasować przy tej sytuacji. Musi grać. Zgadza się. To teraz pytanie, co tu gramy? No, że Zew lasu. Myśli, waha się między Zewem lasu, a odpaleniem koni. No może tak, zagrać... Zew Jarpena. To nie byłoby złe. Tu mamy dwa razy wóz, mamy lidera, mamy to. Jarpenik byłby nie najgorszy, tylko że... jest trochę za duże poświęcenie, bo dalej nie wiem, czy będziecie grać tą rundę, nie? Wiesz, tylko no, jeśli pójdzie Jarpen i będzie duże wzmocnienie, to jest instant Sirocco. To też prawda. No na pewno teraz ewolucja na dół. Później zjadamy dekrecie, coś na dole. Czyli co, jednak... Ciri bez konia? Albo konie. Jednak konie. On dobierze na skillu tę Ciri, zobacz. Nie, Jarpenik jest. No
i arpenik jest. Oj, oj, oj. Czy brakło mu czasu, czy nie? Nie. Nie. Dobrze. Całe szczęście. Okej. Okej. Dobrze. No i ma teraz Tomciu ucieczkę. Tak, teraz ma ucieczkę z rundy, zgadza się. Tej krwawienie ale nie będzie, punktu, ale nie będzie widzę uciekał. Jest Jarpen i będzie grany tutaj z tym, z tą zbrojownią, żeby ją wykorzystać chyba. Czy zbrojownia się nie przepadnie, ona ma wytrzymałość, także... Tak, oczywiście, oczywiście. No ma pas. No zobaczymy jak decyzję podejmie. Tylko ta krótka runda, oj... Patrzę, że tak obaj nie mają na tej krótkiej rundzie za bardzo czym grać. No zgadza się, tutaj mamy 4 trutnie z lidera. W sumie no, chyba jest olbrzymi Kałopajan, który też coś tam tych trutni stworzy, nie. Zoltan jakieś tak, punkty. Tak. Ja tak patrzę, wiesz, bo tutaj no, logicznym zagraniem jest Jarpen i danie mu, wiesz, z wozów pancerzu i ze zbrojowni. Tak, i na przykład... wtedy właśnie to Sirocco jak... jest. To jest Sirocco problem. Od razu. No tak szczerze mówiąc, no to na tą R3, to Tomciowi to tak w sumie nie za wiele zostaje. Teraz myślę, jak to najtaniej przebić. Albo koraliki, albo zjadamy chimerą. Chyba koral... Mówisz, że nawet nad ropuchą pomyślał. No właśnie, bo później będzie problem, żeby... Może targetu nie być. No może nie być, no ewentualnie no. Straceniec Sirocco... albo H, wiesz. Oj, nie wiem, to chyba trochę over... Chyba troszkę overcommitment. Też tam coś mi się wydaje. Chyba już problem koraliki zagrać. Tym bardziej, że później zostaje ci jeszcze Zoltan potencjalnie i to jest raczej granie na jeden rząd. No i... Ajajaj, no właśnie, patrz. No chyba, że tę chawiesz albo tego straceńca zje jednego drugiego. No tak, no tutaj teraz te szybki... Epidemia jeszcze, okej. Okay. Ale ja bym ją wyrzucał, bo też można dobrać... Wyrzucił. Tak, są lepsze można... karty. Szepciuchę można dobrać za chwilkę i ją wyjąć taniej. Szukałbym szepciuchy na miejscu zawodnika Ofiru. I jest ją znalazł. No i dobra. Dobrze. Sekretu myślę może... Sekretu albo krabopająk, albo Zoltan. Tak. Tutaj nie ma innej opcji. Okay. Musi być coś z tych kart zagrane. Kurczę, no rzucanie czwórki to jest automat... Aha, czyli będziemy grać od razu krabopająka? Tak wygląda. Tak, to jest od razu ustawione pod tą. Okej, okay, bardzo ładnie. Nie było lepszego zaczęcia, tak szczerze. Kapitulacja, where are you? albo rozdarcie, właśnie. Dokładnie. Albo stara epidemia. Kiedyś stara epidemia, nasi drodzy oglądacze, wyglądała tak, że wszystkie najsłabsze jednostki paliło, czyli w tym momencie dwójki wszystkie by zginęły. Zgadza się. Ale ją zmieniono w tym momencie. Gorsza wersja Igni. Igni pali największe, a epidemia paliła najmniejsze, no. Zef lasu. Zastanówmy się w co. Ha, wiesz, chyba zostaje... A nie, okej, okay, on jest wzmocniony. Okej. Okay. Chciałbym pochwalić, bo bardzo sprytnie w ale tym momencie gra... Tak, bardzo sprytnie wokół ropuchy gra. Bardzo sprytnie. Aczkolwiek tu nie musi to być ropucha, to może być epidemia. Nie wiem, czy trochę nie za szybka, ale... Ale jest zagrana faktycznie epidemia. Tak. Jest dodatkowy token. No tutaj, wiesz, brakuje takich kart, kurczę, no jak Chimera. Chimera by tu zrobiła dużo punktów, dużo punktów. Straceńca zjada niestety tutaj ropucha. I patrz, no on oczywiście łudził się, że zbije chociaż jednego trutnia, no zabrakło szczęścia. Myślę, że teraz trzeba próbować straceńca, żeby zbić, bo jak za chwilkę pójdą koraliki, to będzie za późno. Nie, trzeba poleci pasożyt, dopiero koraliki. Zobaczymy. Chociaż dobra, teraz okay. Pasożyt średni. Nie, pasożyt nie za bardzo. Oj, nie ma skilla zawodnik holu, nie ma skilla, nie może nie ma, zbić. Nie, ma, teraz... no, nie trafi teraz w jedyneczkę. Teraz już musi chyba zagrać koraliki. Chociaż... Chyba, że pasożyt w jakąś jedynkę swoją. A, no tak, zapomniałem przecież, że jeszcze pasożyt działa jakąś mocnienie o 6, a nie tylko atak.
O tej karty jesteśmy... to też dawno nie grałem, tak. Widzowie. Przypominam, że jesteśmy profesjonalnymi casterami, w ogóle się nie przygotowywaliśmy do tego, wiecie. No, godzinę przed wszystko przejrzeliśmy. Wcale nie siedziałem 3 godziny i rozpisywałem sobie, co powiedzieć na odcinku. Tak, tak. Tutaj oczywiście jakby była żagnica, która była w starych dekach zagrywana, to spaliłaby na przykład teraz, jadłoby też tą jedynkę po stronie Tomcia, no ale nie jest tutaj, nie ma tutaj żagnicy, nie zmieściła się. No nie, nie. Tylko te Sirocco jest takie trochę biedne na ten moment. No, Sirocco jest biedne, ale z drugiej strony ta Iris też póki co biedna. Chociaż nie, tutaj jeszcze Javier trochę punktów da. Zbrojownia robi. No, tak. No teraz koraliki. No i teraz musi lecieć ten Jarpen, nie ma innej opcji. No właśnie, ale na tego Jarpena szuka. Jednak jest Iris, okej, okay, dobra. Wokół Sirocco. Tak, wokół Sirocco zagrał. Sirocco za... Ja nawet nie wiem, czy nie byłoby lepiej wyrzucić Javier, żeby on pancerza nie dał. Tak, też tam mi się daje, że to trochę więcej punktów wtedy będzie, no. Tak. Ewidentnie należy rzucić Sirocco w Javier. Nie w szóstkę. Ja wiem, że to jest 2 punkty mniej, bo w perspektywie nie czarujmy się. Moim zdaniem i tak już zawodnik Ofiru wygrał. Tak, też to mi się wydaje, że tutaj Jarpen to nie będą aż takie duże punkty. Ja chciałbym powiedzieć, że ja bym nawet zaryzykował takie stwierdzenie, że nawet odrzucając kartę na cmentarz, duży trzepotacz to wygrał. Myślę, że on zaraz tylko w tą jedynkę. Swoją. Swoją też może. Nie. Tutaj spalony. No nie, spalona wiem, uważam, Iris. Że ja bym palił Javier, ale no. To nie tak. Ma chyba raczej znaczenia żadnego. Nie, raczej nie ma. No, gratulacje dla zawodnika. Co się chciałem Ofiru. Wstrzymać, bo sobie policzyłem w głowie. Tak. Zawodnika Ofiru. Było dużo bliżej niż myśleliśmy. Oj tak, widać. Zdecydowanie było bliżej. Tylko 5 minut, 5 punktów zadecydowało. O tym, że Ofir w ostatniej kolejce wygrywa 3-2. 3-2, zgadza się. Co oznacza, że w ostatecznym rozrachunku mamy wynik, poczekajcie, bo to jest trudna matematyka, 15-11 dla drużyny Holu. Jest to minimalne zwycięstwo oczywiście honorowe i wierzymy w to, że w następnej kolejce Będziemy oczywiście grać i dobrze się bawić. To najważniejsze. 15-11 i jak widzieliście, wspaniały comeback zawodnika Ofiru zakończył zmagania w tej kolejce. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że zostaliście do końca. Mamy nadzieję, że będziecie nas oglądać. Postaramy się, żeby tutaj na kanale OAGROENA pojawiły się kolejne mecze, oczywiście. Zobaczymy, jakie może nowych zawodników zobaczymy, tak żebyście się nie nudzili. Tak, zgadza się. I myślę, że będzie dobra zabawa. Ja wam się podobało, to zostawcie oczywiście dużo lajków i na podstawie tego po prostu będę wiedział, czy wam się to właśnie podobało. Jeśli tak, to może znów spotkamy się tutaj w duecie z Jaroszem i też jeszcze pokomentujemy dla was. Tak, jeszcze na końcu informacja, skorzystajcie z linków w opisie, wbijcie na Discord nasz, a przede wszystkim wbijcie do naszych przyjaciół z Ofiru. Zostawcie im serdeczną obecność na ich Discordzie, powiedzcie, że jesteście z Holu, z filmu od AgroEna, najlepiej napiszcie, że przyszliście z filmu, więc każda nowa osoba na Ofirze to duża radość dla nas, bo to o to chodzi, żebyśmy się wspierali wspólnie tak, społecznością. Wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękujemy wam. Dziękuję wam bardzo, także cóż, no do zobaczenia, widzę w kolejnych materiałach. Miau, miau.